Dobry wieczór wszystkim. Witamy serdecznie w naszym salonie gier. Mam nadzieję, że nas wszystkich słychać. 1, 2, 7. Mnie słychać jak reszta? Raz, raz. Halo Warszawa. Witam. Dzień dobry. Dobry wieczór. Jak tam panowie, szanowni widzowie, jak tam poziomy dźwięku? Jest lepiej, jest gorzej? Może zaczniemy od tego. Słychać? Słychać, słychać tak? Dobrze słychać. Nikt nie pisze. Aha, no musimy uwzględnić jakieś lekkie opóźnienie. Z Marsa. Ja Wisła. Dobra, to ja mam ten. Jest ok, Michał, dobrze. To jeżeli to zaczniemy od małego konkursu. Do wzięcia będzie koszulka z zeszłego Pixel Heaven. Ja nie chciałbym noszona. Się dowiedzieć. Nienoszona. Moja nienoszona. Albo moja raz prana. Więc jest do wzięcia koszulka z Pixel Heaven. Myślę, że nawet się rozmiarówka dobierze. A pytanie jest takie. Kto mi powie cover jakiego utworu, z jakiej gry leciał na naszej rozbiegówce? To tam zostało do tej naszej Amigi wczytane. I to jest cover zrobiony przez niejakiego Darkmana 007, ale z jakiej muzyki? Kto pierwszy poda na czacie, ten zgarnie koszulkę. No, to tyle, jeśli chodzi o konkurs. Zobaczymy, czy ktoś będzie w stanie odgadnąć, do czego ta pani tańczyła. Ta pani tańczyła ta pani jest z tej gry i tańczyła do utworu ze swojej gry. No to już więcej nie będę. Jakub Pytko, jesteś bardzo blisko, ale to nie jest. Nie. To nie jest. Jesteście obszyscy bardzo blisko, ale to nie jest pełna nazwa tej gry. Jeszcze raz, dobry wieczór wszystkim. Witamy na naszym drugim live'ie. Dzisiaj obedrzemy się z naszej intymności, pokażemy nasze man cave'y, nasze zbiory, nasze graty, nasz kawałek podłogi. Chcieliście to w międzyczasie. Możecie oczywiście zadawać pytania. Ja będę starał się tutaj klikać z mojej reżyserki wirtualnej. I postaramy się wam pokazać jak najwięcej. Oczywiście prosimy o odrobinę wyrozumiałości, bo ja w tej chwili muszę chyba 7 czy 8 strumieni wideo obsługiwać i miksować tym, więc jakby coś poszło nie tak, to zaczynamy. Kto tam chce pierwszy się uzewnętrznić i pokazać swój vault? Ja trafiłem chyba, bo ja miałem być na streamingu o Turbo Pascalu, a nie na odzieraniu się z własnych. Ojcze, a poza tym, jak mnie słychać, to znaczy, że nie mówię i mam kiepski internet, więc od razu uprzedzam, że pewnie nastąpi rozłączenie. Dzięki T-Mobile. No jak Hubert zniknie, to norma, nie? Hubert lubi znikać. Ciężko mu, nie chce mu się 50 metrów do chałupy wykonać przekopu, nie? No bo przecież łopaty się nie chyci, żeby se dociągnąć światłowód. Nie chce, bo jak trzeba było zrobić tak jak ja, miałbyś dzisiaj 1 gigabit w domu, no. Dostałbyś się do pracy. No i już go rypło, proszę. Już, no. Powiedzieli co. Dobra. Dzwoniarym. Dobra. Ten z Excel. Halo. No dobrze. To póki Hubert nie wróci do żywych, to Marek, nie? Musimy z tym walczyć. Dobra, słuchajcie, ja się tutaj przełączę. Nie ma mnie. Jesteś. Jesteś już. Już widziałem tam odpowiedź, przepraszam. Widziałem, że Hollywood Poker Pro, ta osoba. Jeśli się nie mylę, pełną nazwę podał Dariusz Szwedka, tak? Hollywood Poker Pro, dokładnie, jest to muzyczka z intra z Hollywood Poker Pro. Także Dariusz, proszę cię, spróbuj się odezwać albo przez nasze media społecznościowe na fanpage'u Loading. Dogadamy się co do wysyłania koszulki, jeszcze pogadamy o rozmiarze, być może znajdę rozmiar. No, to teraz wracamy do... Czy już mnie lepiej słychać, bo widzę, że tu są jakieś komentarze, że nie za dobrze. Ale to jest dziwne, bo poziomy dźwięku są takie same. Dlatego słabo mówisz, bo od razu gardło ci siadło. Tak, ale nie, ja wszystkie poziomy mam ustawione jednakowo. Ja mam drobne problemy techniczne, bo się telefon zrestartował, bo mu tutaj przycisnąłem, a więc może Marcin pokażesz coś pierwszy? To dobra, to ja zacznę, jak mam lecieć, to lecę. Słuchajcie, więc tak, chciałem zacząć od takiej mojej ulubionej gry, czyli Fate of Atlantis.
To jest wersja Amigowa, ta 11-dyskietkowa i z tą grą mam taką ciekawą historię, bo ja na nią dosyć długo polowałem. Marcin, przepraszam, no? Dosłownie przerwę ci na sekundę. Jakbyście mieli w tak zwanym międzyczasie jakieś pytania do Marcina, to śmiało, ja będę próbował go tutaj mu przeszkadzać. Okej, okay, więc z tą grą jest taka historia u mnie, że no ja na nią polowałem w zeszłym roku no tam przez kilka miesięcy. Oczywiście na Allegro ceny dosyć wysokie, więc nawet nie zaglądałem. Na eBayu też raczej kwotowo to drogo wychodziło i w pewnym momencie trafiła się dobra cena. Weszłem na aukcję, okazało się, że oczywiście gra jest kompletna, niczego tam nie brakuje, dobrze wygląda, ale nie ma wysyłki do Polski i napisałem do sprzedawcy, czy byłaby taka możliwość, oczywiście pokryję wszelkie koszty, żeby mi odpisał. I jakieś 2 godziny później na Messengerze pojawia się ikonka, że ktoś się chce skontaktować, ktoś, jakaś obca osoba i pisze do mnie jeden pan, że ty jesteś Marcin z Loadingu, bo wiesz, właśnie otrzymałem twoją wiadomość, że chciałbyś kupić ode mnie Indiana Jonesa, to w ogóle nie ma problemu, ja ci tą grę wyślę, bo uwielbiam Loading, jestem Andrzej, jestem waszym stałym widzem i nie dość, że ci wyślę tego Indiana Jonesa, to jeszcze dorzucam ci do tego Rise of the Robots. Wprawdzie ono nie działa, ale na pewno ci się przyda, bo jest oryginał, jest kompletna wersja z pudełko, instrukcja. No więc oczywiście się dogadaliśmy, gra do mnie dotarła, także jeszcze raz bardzo dziękuję Andrzejowi, bo no serducho tak mocniej zabiło, że ktoś docenił naszą pracę i Andrzej wysłał mi z Wielkiej Brytanii grę i to był bardzo fajny taki motyw. No i od tej pory leży na mojej półce moja gra wszechczasów. Drugi tytuł, który tak jest dosyć dla mnie ważny, to jest Defender of the Crown. To jest wersja komodorowska, na którą jako Atarowiec oczywiście chorowałem, bo widziałem zdjęcia w drugim numerze do Secretu, które były podpisane zdjęcie Commodore i taka wypasiona, wiecie, grafika. Tam był ten turniej pokazany, ci rycerze grający na trąbach. To było fantastyczne. No i tak sobie właśnie wtedy myślałem, nie dość, że fajnie byłoby mieć Commodora ze stacją i tą grę, to może kiedyś jakąś taką wersję właśnie oryginalną, taką pełną, bo słyszałem, że są takie gry na zachodzie i po latach udało mi się właśnie spełnić takie marzenie i też na eBayu w dobrej cenie. Chociaż ta wersja nie jest taka ładna, bo jest troszkę podarte to pudełko, no ale jest Defender of the Crown, stoi u mnie na półce. Z gier takich, jeszcze takich ciekawych, które chciałem zawsze mieć, to jest na przykład Railroad Tycoon. Dlaczego akurat ta gra? Bo ona się kojarzyła mi zawsze z Top Secretem, z tym pierwszym numerem, w którym była prezentacja pierwszego oryginału, który chyba w ogóle widziałem na oczy. Takiego profesjonalnego, czyli duży big box, dyskietki, instrukcje i tak dalej. I tutaj naczelny, czyli Marcin Przasnycki, strasznie zachwalał te oryginały, jakże tak na zachodzie tak się wydaje gry, że to właśnie tak powinno być, że one są kompletne, bez wirusów. To jest ciekawe, że to pada też, że są niezawirusowane i pewne dyskietki, więc warto kupować, że to jest przyszłość i to nas pewnie za parę lat też czeka, bo na razie to u nas jest Eldorado i giełdy komputerowe. No i też właśnie po latach kupiłem tego Railroad, tylko żeby mieć to na półce, taki powrót mój osobisty do przeszłości. Dalej chciałem pokazać też taki fajny nabytek, który trafiłem praktycznie za bezcen. Już go tu pokażę. To jest Baldur's Gate. To może gra nie jest żadnym rarytasem, ale dwójka. Ale udało mi się ją, słuchajcie, wyhaczyć na typowym takim targu ze starociami, dosłownie za 20 zł. I nie dość, że w środku oczywiście była pudełko to plastikowe z płytkami, to było też drugie pudełko. I facet powiedział, że on w zasadzie to daje w gratisie, bo on nie ma co z tym zrobić, więc żebym sobie musiał obydwa. Czyli za 20 zł udało się zebrać de facto dwie kopie Baldur's Gate. A jeżeli jesteśmy już przy... W końcu to się nazywa Baldur's Gate 2, tak? Tak, tak, dwójeczka, tak. Dlatego dwie wersje. Dlatego dwie wersje. A jeżeli już chodzi o te targowiska, to 2 dni temu w niedzielę byłem pod krakowską halą targową, tam gdzie zwykle bywam. Tam z reguły jest trudno retro, bo w zasadzie nie ma nic oprócz jakichś pecetowych gier, ale to w tych wersjach DVD, w tych takich, wiecie, plastikowych opakowaniach, więc żadnego szału nie ma, czasem coś na PS2, ale słuchajcie, zanurkowałem w pudle z kasetami, magnetofonem, coś mnie tknęło i
zdobyłem stertę kaset na Atari, na C64 z grami, oczywiście pirackimi, takimi polskimi składankami. Mam tego tutaj troszeczkę, kilka rzeczy pokażę. No coś niesamowitego. Pierwszy raz w życiu trafiło mi się, żeby na giełdzie w ówczesnych czasach kupić coś na Atari albo na Commodore. No po złotówce sztuka, gość niespecjalnie wiedział co to jest, po prostu sprzedawał kasety. Tam była kupa muzyki i gdzieś to tam leżało na dnie. Tknęło mnie to, że zauważyłem takie właśnie, gdzieś tutaj mam tą taśmę, o. To takie charakterystyczne logo, taką obwolutę z tymi tutaj rubrykami. No i patrzę napis Atari, wow, biorę, nawet nie spojrzałem, coś jest w środku, czy jest kaseta, czy nie. Ważne, że jest ta obwolutka, pudełko, kilka jeszcze. Wgrywa się? Proszę? Wgrywa się? Nie zdążyłem jeszcze sprawdzić, czy się wygrywają, ale jak coś to bym mogę... Nie zdążysz, bo tam nie ma podanych obrotów, kiedy gra się zaczyna. Chyba. Wiesz co, na tych akurat nie, ale tam w szafie, jak mam jeszcze kilka kaset, to są podane obroty. No to także... będzie przygoda. Nie, tutaj są na przykład, proszę, Bruce Lee od 180 do 360. Wcześniej jest World Karate Championship. Od dobra, 3 do 180. Dobra kaseta. Tak, jest Strip Poker od 3 do 245. Super to będę kaseta. Wgrywał. To będę wgrywał na pewno. Dwie gry karaty i tak. Poker rozbieramy. Co można tak. Lepszego. Dobra, i w zasadzie z takich gier ciekawych moich, oczywiście tam na półce leży mnóstwo jeszcze tytułów, ale wybrałem takie te najbardziej, które gdzieś mi tam leżą na serduchu i jestem z nimi związany. Dobra, także kto następny się rozbiera? To ja spróbuję. Ja czyli spróbuję. Co, Marek, mam wykorzystać naszą technologię, tak? Tak, bo muszę, musicie chwilkę... No to powiedz kiedy i będzie Marek, klik. Dobra. Zapomniał włożyć filmu do aparatu. Dobra, to uwaga. Hop, mamy magię. Marek z innego ujęcia. Czyli co, widać mnie? Coś tak? Tak, bardzo dobrze okay. Cię. Okej, tam sobie głośniej. Marek robi tour. Ja tylko Michała teraz słyszę. Michał mnie musi naprowadzać, by przerywać. Nie, śmiało. Śmiało, scena jest twoja. Chciałem wam trochę pokazać sprzętu. To co prawda Michał tutaj jest specjalistą od sprzętu, ale no powiedzmy trochę go wyprzedzę. On będzie zresztą pokaże nam później pewnie prawdziwe perełki. Miałem taki okres czasu, kiedy bardzo dużo kolekcjonowałem mikrokomputerów i konsol. W momencie, gdy zdobyłem prawie wszystkie te podstawowe, to już zbierałem egzotyczne, jednak większość już dzisiaj ich pozbyłem, natomiast trochę rzeczy mi zostało, a więc wam pokażę. Będę tak robił to zupełnie nie generacjami, tylko co mi wpadnie od razu pod rękę. Jak widzicie, tutaj jest Sega Saturn, bardzo fajna konsolka, na pewno wielu z was ją zna. Konsola, która pomimo, że był to już czas 3D, i to bardzo dużo fajnych gier pojawiło się na tą konsolę 2D. Ona trochę 3D nie wyrabiała, ale wciąż były też głośne hity, jak na przykład Panzer Dragoon, cała seria, bo to kilka części, również wersja RPG, a więc były też bardzo wartościowe gry trójwymiarowe, ale naprawdę rządziła ta konsola grami dwuwymiarowymi. Od razu jak mówię o tej konsoli, to nie mogę nie powiedzieć o moim po prostu perełce w kolekcji, czyli moim, nie wiem, czy to dobrze widać, monitor. Dobrze, jest okej, okay, jest okej. Okay. Jeszcze troszeczkę monitor, niżej może. Okay. O, jest idealnie. Monitor PVM 21 cali QM. Ten monitor jest, kiedyś opisywałem na swoim blogu Retrofanatyk dokładnie jak go zdobyłem i jak on działa. To jest no, coś cudownego, bo gry tutaj wyglądają wyśmienicie. Chciałem o nim też powiedzieć w nawiązaniu do Sega Saturn, bo Sega Saturn ma bardzo dużo fajnych strzelanek takich pionowych, jak w salonach gier. I ten monitor, ponieważ jest w pełni foremny, można go ustawić, po prostu go ustawić w pionie, bez żadnego problemu i wtedy mamy obraz 3x4. Co powoduje, że takie gry jak Striker 1945 wyglądają fenomenalnie, gra się jak w salonie gier. Mam do niego podłączone głośniki Hitachi, stare głośniki od jakiegoś boomboxa czy tam od wieży. Bardzo fajnie to działa, nie, tam się trochę za ciemno, nie będę wchodził za monitor, ale jest mnóstwo wyjść. Kolejna szybko konsolka, na przykład, którą mam pod ręką, Nintendo 64. Trochę w nią pograłem, trochę jestem jeszcze nie zaspokojony, dużo gier jeszcze nie mam obrobionych. Poza tym nie jest dla mnie ona nie jest tak fajna jak Sega Saturn, bo jednak to już jest pełnoprawna była konsola trójwymiarowa,
mnóstwo gier trójwymiarowych, one się troszeczkę zestarzały. Nie wszystkie oczywiście, ale duże już się zestarzało, bo to ta epoka 3D wczesna, no to niestety wyglądała różnie. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy konsolach, to mam tutaj dwa egzemplarze Sega Mega Drive. Bardzo lubię tą konsolę, bardzo dużo na niej grałem. Wielki rywal SNES-a. Mają w dwóch wersjach, bo jedna wersja to jest taka podstawowa, bez żadnych udziwnień, natomiast drugą wersję wam pokażę. Z tyłu mam przełączniki, które powodują, że można ją nieco przyspieszyć. Jest taki overclock tutaj zrobiony oraz można ją przełączać w takie wyświetlanie jak w NTSC, tak? Więcej klatek na sekundę. No, ale nie za bardzo ją używam, bo ona jest trochę grymaśna, jeżeli chodzi o czytniki kart, o Everdrive. Wielki konkurent Sega Mega Drive, czyli SNES. Trudno mi zawsze wybrać, która z nich jest fajniejsza, bo na obu poznałem fantastyczne tytuły. W Mega Drive grałem więcej gier, natomiast w SNESie grałem dłużej w konkretne tytuły. Na przykład tam to się nazywało Tetris Attack, fantastyczna gra na dwie osoby, która pomimo nazwy nie jest do końca Tetrisem, tylko jest takim free match, takim zdobywaniem zestawów trzech, czterech, pięciu elementów. Obok sobie stoi Pegasus i to ta najlepsza wersja, która jest IQ502, która jest taka, bo ja nie mam nostalgii do Pegasusa, czyli tak naprawdę Famicoma. Natomiast jest to, chciałem w pewnym momencie mieć ją w kolekcji, no bo jest z nią związane tyle emocji, tyle nostalgii wśród ludzi, a więc fajnie mieć ją w kolekcji, jakoś tak sprawdzić. No bo oczywiście jak Pegasus był, to ja miałem Amigę, tak? I wtedy patrzyłem trochę z góry na tych graczy, nie ma co się oszukiwać. Uważałem ją trochę za dziecinną, no ale po latach trzeba było nadrobić te błędy. I tutaj właśnie Pegasus był, świetnie się nadawał. Obok sobie stoi Atari 65XE. To nie jest dokładnie ten Atari, który miałem w dzieciństwie, tylko dopiero kupiony w momencie zainteresowania retro. Natomiast ten, co ja miałem co prawda 65XE, dostałem na komunię, ale czyli tak samo wizualnie wyglądał, natomiast miał jeszcze rozszerzoną pamięć do 128 KB, czyli był tak naprawdę jak Atari Huberta, czyli 130XE. Tam do 130. Marek, padło pytanie, czy pokażesz swoją półkę z czapkami? Z czapkami? Nie pokażę tej półki. Co prawda faktycznie mam trochę tych czapek z samolotami, z lotnictwem, ale nie mam tego pod ręką. Musiałbym. No nie mam tego pod ręką. To nie, ja to nie pozostanie na razie tajemnicą. Przejdźmy do drugiej tutaj półki i tutaj jest jedna dosyć fajna też, co mi została z egzotyków, bo większość egzotycznych rzeczy się pozbyłem, ale został Saturn. Nie Jezus, ja mówię, Jaguar, Atari Jaguar. Bardzo fajna konsolka, co prawda wiemy, jak, że na rynku pierwsza konsola 64-bitowa. No tych gier tam nie jest dużo, chyba około 50-60 tytułów. Wiemy, że zaliczyła niestety fiasko na rynku, no ale wciąż te kilka gier, znaczy te kilkanaście, ale kilka szczególnie typu Doom, typu Pitfall są naprawdę, robią wrażenie. Z trochę nowszych konsol jest tutaj GameCube, fantastyczny design, po prostu jedna z fajniejszych konsol wykonanych, jeżeli z punktu widzenia wyglądu. Takiego super designerska, bardzo fajne gry są na nim, przede wszystkim Donkey Kong, który gramy na bongosach, tak, na bębenkach. No konsola Sega, która ostatnia do dzisiaj, niestety konsola, z którą Sega się pożegnała z hardwarem tak naprawdę, z rynkiem konsol, czyli Dreamcast, ale jednocześnie bardzo fajna konsola z bardzo ciekawymi tytułami. No, co prawda już było wtedy troszkę pozamiatane, bo Sony zdominował, a za chwilę jeszcze przecież równolegle przed Microsoft ze swoim Xboxem. Tu mam właśnie PlayStation 1, PSX i to kilka lat temu kupiłem. PSX, nie wiem jak teraz, ale wydaje mi się, że cały czas są bardzo tanie. Można za pół darmo zdobyć fajny egzemplarz i grać w naprawdę fajne rzeczy. To prawda. Gry, tam jest też dużo tych gier jednak 3D, które się mocno zestarzały, chociaż no wiadomo, są kultowe rzeczy, Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, te wszystkie rzeczy musiałem nadrobić, bo ja nie miałem PSX-a. Miałem prawdziwą pierwszą konsolę,
kiedykolwiek grałem, to jest dokładnie ten egzemplarz. To był PlayStation 2 srebrny, kolega z MediaMarktu, pamiętam gdzieś tam ze Szczecina czy z Gdańska pracował, przywiózł mi po jakoś bez marży i wtedy odkryłem świat konsol. Tak naprawdę do tej pory byłem takim trochę PC-ciarzem, takim mocno zapatrzony w tego PC-eta, że konsole są głupsze, że tam nie ma RPG-ów, nie ma gier strategicznych, znaczy RPG były oczywiście, ale tutaj japońskie, takie gorsze, ale oczywiście się na szczęście pozytywnie rozczarowałem i okazało się, że PlayStation 2 no to po prostu fantastyczna konsola. Od razu wtedy, jak ją kupiłem, już był późny okres, już konsola była od kilku lat na rynku, więc było mnóstwo gier. Między innymi oczywiście San Andreas, wtedy już poziom GTA, to mówi się System Killer, tak, bardzo ważny tytuł. Tu mam, zobaczcie sobie, jeszcze stoi statek, o, tu możemy dorzucić, z czego to jest statek kosmiczny? Nie wiem, czy to widać? Widać, Michał? To troszeczkę bliżej do kamery, w prawo, bo to jeszcze, o, teraz jest idealnie, teraz jest idealnie. Z jakiego to jest filmu, słuchajcie? Klasyk kina. Jeszcze troszkę przesuń, wróć z powrotem. Tak, jest idealnie. I oddal troszeczkę. Tak. Myślę, że kto wie, ten wie. Tak, tu mam Street Fighter, a tu jest Amiga. Znaczy, mogę spróbować drugą koszulkę rozdać, Marek, z tego tytułu. Spoko, bo to jest ciekawe pytanie. Więc czekamy na odpowiedź na czacie. Trudne, ale nie jest też banalne, to nie jest na pewno... Marku, Kligoński krążownik? Nie, czekajcie, pokażę, żeby... Troszeczkę od siebie, tak. Okej, okay, tak. Tak jest okej. Dobra. Dzień Niepodległości, Stargate, The Last Starfighter? Nie. Na szczęście nie jest to proste. Predator? Predator? Predator. No, zgadza się, Jonathan. Arkandale, także zapraszamy również na piwo na nasze... Trudne, bo nie widać było tego oczywiście w jedynce. Jonathan Arkandale, proszę, zgłoś się na nasze media społecznościowe, na fanpage loading, dogadamy się co do koszulki. No i tutaj już kończąc, nowe konsole to jest w miarę nowe, to już stare Xbox Classic, Xbox 360. Przepraszam, jeśli Tomasz S zgadł pierwszy, to oczywiście no czat zostaje, nic się nie zgubi. Ktoś chyba odpowiedział pierwszy wcześniej, Tomasz. Spokojnie panowie, spokojnie, doceniamy. Także w takim razie, jeśli Tomasz był pierwszy, to zapraszamy Tomasza. Liczy się pierwsze pojawienie na czacie. Dobra, już wiemy, był pierwszy. Wszystko gra. Dobrze, Marku, kontynuuj. No, ja już będę, zrobimy przerwę, żeby przejść do następnej osoby, bo też już przedłużyłem. Na sumie może tak na koniec tylko pokażę jeszcze, mam taką fajną szafeczkę, która mi bardzo służy. To są czytniki kart. To jest dla mnie w odróżnieniu od Marcina, który jednak kolekcjonuje po światło tu nie świeci, kolekcjonuje gry oryginalne i je po prostu, no to jest jego taka pasja, że je zbiera. Ja mam trochę inne podejście właśnie, niespecjalnie, oprócz tam może dwóch wyjątków, jakoś tak nie ciągnie do kolekcjonowania, a bardzo chcę jednak te gry grać na starszych konsolach. I retro gaming współczesny pozwala to zrobić bardzo prosto za pomocą czytników kart do tych starych urządzeń. I kilka takich najfajniejszych może pokażę. Na przykład to jest czytnik do Super Nintendo, jeden z najfajniejszych, jakie są na rynku, SD2 SNES. To jest jeszcze w starszej wersji, pewnie są już nowsze, ale bardzo szybko działa, no jak cartridge, no, czyli gry się wygrywają natychmiast i na jednej karcie są wszystkie gry, jakie pojawiły się na Super Nintendo. Uwielbiam czytnik kart Mega Drive do Mega Drive, który ma, to jest chyba w ogóle jeden z najlepszych czytników ze wszystkich, bo pozwala też zapisywać gry na zawołanie, czyli możemy w dowolnym momencie, zapisać grę, co pozwala przechodzić bardzo trudne gry, a jednocześnie ich strasznie nie psuć, ponieważ jak mamy cheaty, no to cheaty oczywiście trochę potrafią popsuć zabawę,
a zapisywanie gry to po prostu sobie zmniejszamy czas, jaki byśmy poświęcili na przejście wyzwania, ale wciąż to wyzwanie zwykle musimy pokonać, co jest o wiele lepszym rozwiązaniem. Mam tu takie urządzenie, które mi kiedyś Michał namówił, Atari Max IDE 2, czyli taki kartridż do gier na Atari, wtedy gry z Atari bardzo szybko się wgrywają. Oczywiście jest problem pewien z grami, które mają wiele stron dyskietek albo wiele dyskietek po prostu. Wtedy oczywiście najlepszy jest SEO tu SSD, które lotarka, tu mam akurat lotarka, bardzo znane urządzenie i one już no dosłownie emuluje w 100% stację dyskietek i działa bez żadnych problemów. No czytników mam tu jeszcze sporo, jeden z ciekawszych, jeśli dobra, już na koniec, tak, bo czytnik mam prawie do wszystkich tych urządzeń, które pokazywałem, natomiast na koniec taką perełkę jeszcze pokażę, to jest do Skunk, do Atari Jaguara, czy widać, pudełeczko, produkowane u nas, tu akurat była wersja na Silly Venture Edition zrobiona, mało egzemplarzy, trzeba było się zapisywać, łapać, ale dzięki temu naprawdę można pograć sobie w Atari Jaguara, co nie, jak wiecie, nie jest takie łatwe, bo te gry są trudno dostępne. No i na razie przejdźmy ode mnie do następnej osoby, bo i tak na pewno się rozgadałem. Myślę, że teraz Hubert. Hubert, teraz twoja kolej. Dobra, to ja tylko powiem, że my z Markiem podeszliśmy do zupełnie różnych. A najpierw zaczynając od pierwszego źródła, druga C. Jeszcze żaden z nas nie miał komputera wtedy swojego. To był 86 rok. I później poszliśmy w Atari, później ja w Atari jestem, Marek w Amigę, spotkaliśmy się na PC-cie. W międzyczasie była, jeśli chodzi o retro, to poszliśmy w inne kierunki. Marek zaczął zbierać konsole, których nigdy nie miał i które są rzadkie i które ogrywaliśmy, to prawda. Czasem fajnie jest pograć sobie gdzieś na imprezie kilku graczy w jakąś taką rąbankę typową, a ja poszedłem tylko i wyłącznie chyba w powrót do komputerów, na których grałem albo na których bardzo chciałem kiedyś zagrać. I powrót do retro nastąpił w 2003 roku, kiedy w prezencie ślubnym dostałem Atari 65XS z magnetofonem i paroma grami. Nie będę wam tego wyciągał, bo to wygląda dokładnie jak każdy Atari 65XS. Ale wtedy znalazłem wtedy kasetę, drugą bodajże, czy trzecią w mojej historii, którą z Markiem zresztą komisyjnie wgrywali swojego czasu z magnetofonu, testując, czy rzeczywiście się tak to wszystko zawiesza. I stawialiśmy piwo na stole, na którym ten magnetofon pracował i gadaliśmy głośno i wstawaliśmy. Wszystkie gry się wczytały, nawet okazało się, że tam jeszcze jakaś dodatkowa gra jedna była niedopisana do listy, a listy pisane jeszcze przez moją mamę. Możliwe, że kluczem tutaj było to, że to był BASF, czyli zagraniczna taśma, kaseta 60, czyli jedyna słuszna nagry na małym Atari, bo te wszystkie dłuższe się rozciągały i tam powodowały jakieś błędy. Słuchaj, ale pisana przez twoją mamę, ale chyba na maszynie do pisania, prawda? To było? Nie, to było jeszcze ręcznie. To było jeszcze ręcznie, to nie była ta pierwsza kaseta, to była tam gdzieś, która no niestety w tej chwili jej nie znalazłem, tak jak monitora nie wziąłem niestety, ale myślę, że każdy wie, jak on wygląda, mogę dodać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Mam traumę z tym monitorem. Ktoś, kto do 2003 roku grał na zielonym albo czarno-białym monitorze, to chyba wie, co mam na myśli. Więc ja nie będę pokazywał żadnych komputerów. Ucieka nam Hubert jak zwykle w takich sytuacjach. Jesteś, Hubercie? Może burza nad Piasecznym. Tak, Hubercie jesteś? Hubercie, no niestety. No. Halo Piaseczny. Mamy. Hubert, jakbyś troszkę Hubert powtórzył. Ha, tak. Hubert, poczekaj chwilę. Poczekaj. T-Mobile, dziękuję. Poczekaj chwilę, ja rozumiem, że T-Mobile jakbyś się te 15 sekund wrócił wcześniej niestety. To ile to było? 15. No zacząłeś mówić o tym urządzeniu, które chcesz pokazać chyba. No Hubert to się niestety tnie, nie chce kopać dołów, ja tak to potem wygląda. Nie chcę.
Nie wiem, czy widać tutaj widać. W moich kolekcji. Hubert, cały czas zbierasz podziękowania w międzyczasie, cały czas zbierasz podziękowania za Ultimę. Także potem się ustosunkuj. Piękne dwie stacje dysków, które działają nawet w serialu, można je podłączyć i LDW 2000. Nie wiem, kto LDW 2000. W jednej nawet wymieniłem mechanizm ten zamykający, dociskający stację. A ponieważ mam tego tak strasznie dużo, to może na szybko. Takie rzeczy ludzie. Automatyczny nauczyciel. Hubert, troszkę w lewo, troszkę bliżej szafy, bo jesteś, wyszedłeś całkiem z kadru. Już bardziej nie mogę. Wyszedłeś z kadru nam całkiem. Ale przesuń się bardziej w drugą stronę. No nie mogę. O właśnie, o super. Zobaczcie. O. To będę skakał po epokach, bo mnie wytrąciliście. Zabójcza stacja 3,5 cala, która została wyprodukowana w 93 roku, bodajże w listopadzie, którą zawsze zapominałem o tym, co ona robi i wkładałem ją do kolejnych komputerów i zjadała mi wszystkie dyskietki z backupem albo z jakimiś tam startującymi sterownikami do kompa. Też ją znalazłem, komisyjnie ją będę musiał spalić. Wyobraź sobie, że to jest niezły motyw na jakiś taki scenariusz horroru, w którym jest taka mordercza stacja dyskietek, nie? Bo na początku zżera dane, a później rękę albo palec jakiś. Dane na pewno. Jeszcze takie rzeczy. Odkopany 20 lat temu mój Walkman, w którym, jak sprawdziłem, znajduje się kaseta. Znowu mamy Huberta przecięcie. Oraz Discman, który na rowerze przerywał na podskokach. Jeszcze z takiej ery niegrowej, kupione w makro, edycja specjalna Gwiezdnych Wojen, z którą mam taką historię, że kupiłem to w makro, a wróciłem do domu, moja starsza, i odpaliłem ją, a to była wersja 16:9, co na moim 14-calowym Philipsie była tak mała, wersja panoramiczna, więc wróciłem i wymieniłem na obraz standardowy, czego teraz żałuję, bo odpalając to, to wszystko wygląda beznadziejnie. Więc tyle. Powiem, ale tam jest knapik, mam... jest dobrym lektorem także. I tak, tam jest chyba knapik. Jeszcze jedną grę, Człowiek kontra robot. To takie typowe wsadzanie. O Jezu, jakie to było fajne. To pamiętam z dzieciństwa. Człowiek kontra robot. No, sam tytuł. Malec komputer Flagi Świata. Też ciekawostka. Elektryczne ABC, to tego się boję otworzyć. Dlaczego? Językiem. Jeszcze mi coś porazi. No i na koniec jakby tego etapu chwalenia się, no to książki, które mnie ukształtowały gdzieś tam pod względem fantastyki, które kupiliśmy razem na bazarze na Banacha na warszawskiej Ochocie, czyli takie nieistniejącym już, edycja Hobbita. Mam tu zagadkę jedną, pokaż tą drugą okładkę, jakbyś mówił to. Nie ma tu drugiej okładki. Nie, ta druga książka. To są trzy książki. Tutaj ten jeździec na koniu, pokaż go niżej troszkę, pojawił Hyperboria. Się w tej, proszę, kur, miał być konkurs, Marek. Ale to wygrałem. Marek! Marek popsuł konkurs, To jeszcze tylko na koniec, bo później będziemy mówić tam więcej o grach, ale to są moje pierwotne. Przepraszam, ale zabrzmiało jak wyzwanie bardzo duże. No, a Hubert nam znowu przystop klatkował. Demon Cove. Niech się zapozna. No i tyle z tej epoki. Tutaj mam jeszcze przygotowane już tam jakieś gry, no bo Ultimy nie będę dzisiaj pokazywał, bo to będzie osobny odcinek. Tak. Ale mam jeszcze parę innych gier, bo nie grałem przecież całe życie tylko w Ultimy. Ale to za chwilkę. A jeszcze mam figurkę z Japonii. Kto mi powie, z jakiego to filmu? Już kiedyś to mówiliśmy. Bliżej, troszkę w drugą stronę. W drugą stronę. O, teraz jest idealnie w kadrze. Prawie idealnie w kadrze. Hyperbore. Na pewno jest tutaj... Hubert, odpowiadają, że The Thing. Brawo. No brawo. I tak bez niczego? Nie masz tam co, kurde, w kieszeni? Chociaż piątaka? Ktoś wygrał figurkę, tak? Nie, Ultimate 1 na Atari od Huberta.
O, piracką. Krz, zakłócenia. Coś umyśla. Kto wymyślił pierwsze? Speedy. Zapisuję. I Hobbit Iskry. No dobra, dobra. Starczy ode mnie, niech ktoś tam teraz przejmie pałeczkę. Teraz kierownik nagrania Michał. A, teraz ja, tak? No dobrze, no to spróbujemy się przełączyć. Teraz będzie MTV Clips z mojej strony. Ja tylko wezmę urządzenie do ręki, które mam. Dajcie mi sekundę. Spoko, ja tam podglądam naszą transmisję. Postaram się wam pokazać. 64p, żeby postaram mi się wam pokazać to. Moje królestwo, także może, o, jest, być, dobra, widać. Może być z dźwiękiem różnie. To jest moje biurko, takie powiedzmy retro, na którym zawsze wszystko testuję, na którym gram. Tu mam ustawione kilka sprzętów, które są cały czas, że tak powiem, pod parą i działające. Tu macie działającą Amigę 1200 z akceleratorem. Z Aką tu mam, żeby było łatwiej i szybciej, mogę się przełączyć na kolejną Amigę. To jest, większość z was zna tą Amigę. To jest całkowicie moja przeróbka, moja modyfikacja. Od początku do końca zrobiona Amiga 500. Ma tam troszeczkę modyfikacji, ma trochę poprawioną płytę i tak dalej, ale jakichś tam mega cudów nie ma. Jakiś switchek, X-taktery i tak dalej. Co tu jeszcze mam pod parem? Uwaga, jako zdeklarowany komodorowiec. Proszę bardzo. Jaki ładny. Jaki ładny ST z Ultra Satanem. Ja mam nadzieję, że mnie słychać. Słychać. Super. To jest Atari ST 1024 z 4 mega RAMu. Ja cały czas widzę na YouTubie czarną Amigę. No ST. Tak, no bo musisz liczyć się z opóźnieniem, mój drogi. A, jest. Co mamy? Mamy jeszcze kolejno, mamy CDTV. Z chwilę widziałem klapki Kubota chyba. To nie są klapki Kubota, mój drogi. Standardowo komodorek, który jest pod gazem. Jestem wielkim fanem Japonek. Ja po prostu, dla mnie te obuwie to jest mistrzostwo świata. Hubert, mam coś, co by cię zainteresuje. Trochę ciemno, postaram się to wyciągnąć. O, proszę bardzo. Piękna LDW. Poczekaj, bo ja to zobaczę dopiero za jakieś 10 sekund. Na razie no, LDW, troszkę przykurzona, ale... O, teraz lepiej widać. Ale w pełni działająca. No bardzo ładna. Czego design tej szafki? Halo? Słychać mnie? Coś, ale tak, już wróciłeś, tak, kręciłem się. No, ale Marek mówił o designie. No, trochę wam teraz zdradzę... Ale pokaż, masz Jetfightery dwa ładne. Proszę? To nie. Na mikrostykach. No mam. To są moje ulubione joysticki. To jest absolutnie mój ulubiony joystick. Czułem się jak w Top Gun, albo tak, razem tak. Z ciekawych rzeczy, rzecz, którą darzę wielkim sentymentem. Mam nadzieję, że większość wie z was, co to jest. Ale chyba obiekt marzeń i westchnień swego czasu, czyli Radmor 5102 z 78 roku, w pełni odrestaurowany. Jak wiadomo, ja jestem komodorowcem, więc mam tu troszkę modyfikacji swoich komodorków. Później wam opowiem coś więcej na ten temat. Na przykład ten to jest taka moja modyfikacja, w którym jest Raspberry Pi. I taka gotowa konsola do gier. Po prostu się ją podpina i mamy... Mamy Retro Station na Raspberry Pi. Ta ciekawa kolorystyka klawiatury to jest zasługa Leszka Uszlera. Większość Leszka z nas zna pod pseudonimem Dark Skalmar. To jest dzięki niemu. Ja bardzo dziękuję, Leszek, za tą koloryzację klawiatury. Jakoś mi się spodobała. Poprosiłem Leszka, Leszek powiedział, że nie ma sprawy. Obudowa jest z kampanii kickstarterowej, która odbyła się jakiś czas temu formach odnalezionych, oryginalnych formach komodorowskich.
Ten sprzęt to jest ciekawa rzecz. Najlepiej by było, jakbym go rozebrał, bo to jest absolutnie w pełni komputer Anno Domini 2019, ponieważ klawiatura, którą widzicie, nie jest oprócz klawiszy, nie jest, jest klawiaturą mechaniczną. To dzięki takiemu człowiekowi, który prowadzi bloga breadbox64.com, to jest w pełni mechaniczna gnowa klawiatura. W pełni mechaniczna, zrobiona od zera. Tutaj jest też Ultimate płyta główna. To nie jest Ultimate Cardish, jak ktoś śledzi Gideona. To tutaj jest Ultimate 64. I co jeszcze tu takich ciekawych rzeczy jest? Dwa CD na armię dodatkowo. No totalnie, totalnie odtworzona maszyna Anno Domini 2019. W tej, no nie doczekałem się niestety klawiszy przezroczystych z kampanii kickstarterowej. Tutaj jest rewizja płyty od eComp. Podświetlana diodami, to takie trochę dyskotekowe, trochę festyniarskie, ale tak nudziłem się, więc zrobiłem. Czemu nie? Co tu jeszcze mamy? No tu sobie postoi akurat Amiga 600. No i replika Golden Commodore. Tu też pomógł mi Leszek Uszler w kilku aspektach, więc bardzo dziękuję. Jak był ktoś zainteresowany twórczością Leszka, to zapraszam na Darts Kalmar. Co my tu mamy jeszcze? Co my tu mamy ciekawego? No tu są, tu mogę wam pokazać trochę kuchni, jak to wygląda od kuchni, taki live. Tu siedzę i nagrywam zawsze, zawsze programy. Kolejna Amiga 1200 odrestaurowana w obudowie z kampanii kickstarterowej i z klawiszami z kampanii kickstarterowej. Jakiś komodorek, jedyny słuszny statek kosmiczny, kto wie, co wie. No i tutaj też jeszcze mam nadzieję, że w miarę dobrze mnie słychać. W tych wszystkich boksach siedzą w większości komodorki. Wszystkie rewizje, na przykład tutaj co mamy? Tu mamy Vika. Vika mamy, proszę bardzo. Co tu jeszcze mamy? Mamy na przykład, proszę bardzo, mamy wszystkie rodzaje komodorków, wszystkie rewizje. Jakie szmatki fajne. No to są takie, tu mamy, proszę bardzo, Commodore 116, praktycznie niedotykany ręką ludzką. Coś niesamowitego, ja sobie na razie rzucę te pokrowce, żeby było coś widać. Co mamy tu jeszcze? Tu mamy na przykład kolejny, który też chyba nie był używany, przeleżał w półce. Jedna z lepszych rzeczy w mojej kolekcji to jest Plus 4. No jak nowiusieńki, no nie wiem, czy był ze 3 razy w życiu włączony. Co jeszcze mamy? No nie obyło się oczywiście bez Atarynek. Chociaż jestem komodorowcem, to posiadam w swoim kolekcji komodorki, czy mamy Atariki, 600 to jest z magnetofonem. Tutaj mam 65, 800, tutaj chociażby Atari 800, Atari 400. Co jeszcze z takich starych rzeczy? Commodore 128, Amiga 1000. Mam nadzieję, że tam mnie w miarę słychać. Tak, tak. Nic nie proszę, mówię, bo wszyscy szukają szczenek. Proszę bardzo, California Access. Praktycznie jak nowa. Jakiś tu mi się został kalkulator Commodore, żeby nie było, że nie działa. Proszę bardzo, działa. Kolejna LDW, też w pełni sprawna. Może za ciemno trochę, sorry, mogłem sobie wziąć lampy. Trochę zawaliłem. Stacja 1541, 21581. No, trzeba przyznać, że to są rarytasy, jeśli chodzi o stacje dysków, bo są bardzo rzadkie w otrzymaniu. No i wszystkie rewizje możliwe Commodorka. Co mam na myśli, mówiąc rewizję? Ja sobie wezmę może to światło, będzie mi tutaj trochę łatwiej pokazać. Z ciekawych rzeczy, proszę bardzo, jeszcze zaplombowany. Wersja 422 albo 442 płyty. Bardzo rzadki model komputera do dostania. Jeszcze wam coś chciałem pokazać z jednego, którego jestem naprawdę dumny. To jest wersja, która ma tłoczone tabliczkę znamionową.
Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy, o! To jest chyba najważniejszy, najbardziej... Jest to pod względem... To jest najbardziej budżetowa wersja Commodorka, jaka ostatnio była produkowana, ale najfajniejszy gadżet z tym wszystkim... Czekajcie, ja sobie wezmę do światła. Jest to. Czyli tak zwana tłoczona naklejka Commodore 64. To jest bardzo rzadka rzecz. Praktycznie nie do dostania. I teraz patrzcie, żeby było zabawnie. Niedotykany ręką ludzką. To jest jeden z najfajniejszych egzemplarzy. No to jest tylko nic innego jak zamiennik australijska wersja Commodore. Historia tego jest taka, że to jest nic innego jak zamiennik obudowy, bo tam są normalne bebechy z Commodore, ale to jest taki zamiennik, kiedyś był dystrybuowany w Australii. Też dosyć długo na to polowałem, nie wiem, ale mimo wszystko jakoś bardzo lubię tą wersję, ten egzemplarz. Co my tu jeszcze mamy? Amigi 600, wszystkie rodzaje 500, 500 plus, wszystkie rewizje. Z tych ciekawszych Amig to jest, tylko nie pamiętam, która. Ta nie. To są tak zwane, też z tłoczonym i z kurczakiem, pierwsze wersje. No niestety, ciężko mi tu wyciągnąć, ale musicie mi uwierzyć na słowo. No i jeszcze jeden rarytas, czyli SX64, w pełni działający. Także to w zasadzie tyle przy pierwszym pokazie. Michał, powiedz, szafka tak? Jest projektowana na zamówienie? Tak, no czy wiesz co, szafka projektowana na zamówienie? Szafka jest zrobiona, wykonana przeze mnie. W pełni zaprojektowana, przepraszam, bo to trochę burdel będzie, ale jak się przełączę na któregoś z was, to uprzątnę. Tak. To są szafki, które są zaprojektowane, no to jest duże słowo, ale no powiedzmy, że tak. Przygotowane przeze mnie, mój pomysł z prośbą oczywiście o wykonania osoby, która się takimi rzeczami zajmuje. Super. To chyba kończymy. No, w zasadzie nie ma już co pokazywać. Zagiełeś temat. No to jest wszystko, co mam. Już nie mam więcej. Jeszcze mam taki rarytas schowany. Muszę go w końcu wyeksponować. Commodore 60. Nie. Atari 1200. Marek, Atari 1200. Też niedotykany ręką ludzką. Po prostu to jest jeden z najlepszych moich... Jakby to powiedzieć, jeden z najfajniejszych elementów w mojej kolekcji to jest Atari 1200, no praktycznie dotykany ręką ludzką. Nie? Bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz w mojej kolekcji. Kiedyś ją na pewno zaprezentuję, czekam na wyeksponowanie. No, zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy wam pokazać, no ale to chyba wszyscy widzowie, którzy śledzą Loading, to jeszcze tylko na szybciutko. Moje miejsce do gry. Czyli nic innego, poczekajcie, sekunda. Nic innego jak mój automat arcade. Także. No właśnie, musiałbym. Nie mógłbym o nim zapomnieć. Mogę go przy następnym, że tak powiem, wejściu go uruchomię, zaświecę, żeby właśnie ładnie poświecił. Właśnie uruchom, będziesz w następnym podejściu odpalisz. Tak, żeby było zabawniej, to uruchamiam go z pilota. Jak rzucasz żetony? No, kroi żetony pewnie. Zaraz, ten numer z zapalniczką, co kiedyś mówiłem. Czekaj, musiałbym go tam z tyłu włączyć, ale to przy następnym razie wam pokażę, że mogę go uruchomić. Żeby dzisiaj, tylko w następnej kolejce. Tak, w następnym wejściu. Dobrze, to już oddaję wam głos teraz i pokażę przy następnym. Widać na naszą łapie, czy tam gdzieś zrobić pokazy, widać potencjał. Za chwilę. No, to oddaję głos, przełączę na następnego, zrobimy troszkę porządku. Dobra, to możesz przełączyć na mnie. Ja teraz przeskoczę do
tematu filmów na VHS, bo to jest takie moje drugie hobby obok gier i na początek bym chciał pokazać wam taką kolekcję wydań filmów z Jamesem Bondem na VHS. To staram się otworzyć tutaj. O, to jest 19 odcinków od Doktora No do Świat to za mało. Doktor No jest jeszcze w mincie, nigdy nie oglądany, bo nie lubię tego odcinka i tak mi zostało. Słuchajcie, ja tą kolekcję kupiłem w okolicach roku chyba 2000 i moi rodzice już wtedy się dziwili, po co mi taki zabytek, bo przecież mamy DVD i teraz cały świat już idzie w DVD, a VHS to w ogóle powinniśmy wyrzucić wszystkie, które mamy, tylko zostawić te z komunii. No ale ja sobie kupiłem, bo Bonda zawsze lubiałem. I tak troszkę zajeżdżałem te taśmy, tak oglądałem w kółko. Później kupiłem sobie jeszcze kolekcję na DVD i z kolei żona mówiła, no pozbądź się tego, po co ci to? I tak już się wahałem i tak leżało na półce i zostało do dzisiaj. I myślę, że to jest taki fajny gadżet, bo to jest takie dosyć nietypowe wydanie. Bardzo fajne uważam. Stoi sobie na półce i oczywiście już nie oglądam tego, bo mam to na nowszych nośnikach, ale oko cieszy i czasem sobie fajnie tak wyciągnąć i popatrzeć. Mi się wydaje, że kolekcja Jamesa Bonda zawsze się w domu przyda. Tak. Zawsze. Dalej z takich filmów, co mam oryginalnych, fajnie mam na przykład Obcego, specjalną edycję. Tu jest nawet z tyłu napisane, że jest 18 minut filmu więcej specjalnie dla ciebie. To też wersja rozszerzona. Mam na przykład takie... Co tam było w tym Obcym więcej? Bo było, jak rozstawiają działa... To miałem mega... Nie wiem, ale... Może są dłuższe napisy końcowe. A jest scena z Ripley, która siedzi w takim miejscu relaksacyjnym, przychodzi do niej ten Park i pokazuje dokumenty córki, że zmarła na... Nie, Hubert, tam jest wózki z Rembu, wiesz, zawsze dostępne, czy jak to... Zawsze na czasie. To z Rembu zawsze na czasie. O, zawsze. Jak się uda, to kupuję też takie taśmy, na przykład tu są, tam tu jest Pluton, Predator. Ale ty to niemieckich nie pokazuj. te są to, nie już można, 22-24. Ale chodzi o to, że to są jeszcze takie wydania, gdzie niby z polskiej dystrybucji, ale jeszcze jest, wszystkie napisy na pudełku są po angielsku, nie ma naklejek dystrybutorów i tak dalej, jest lektor oczywiście, ale wszystko, co z tyłu się popatrzy, to jest popisane po angielsku. To są takie bardzo stare wydania. A co tam było? Pluton? Jest to jeszcze? Pluton. Tu są szpiedzy tacy jak my, tutaj jest Predator, oczywiście to jest jakaś tam część, bo tych filmów mam już chyba ponad 200 grubo, wszystkich nie wyciągałem. Dalej to, co Hubert pokazywał, czyli ta wersja panoramiczna Gwiezdnych Wojen na VHS-ie, na którą długo chorowałem po tej premierze w 97 roku w kinach edycji, strasznie to chciałem szybko mieć, najpierw dostałem jakiegoś pirata na giełdzie, oczywiście z fatalną jakością, a później przyszło to, taka wersja panoramiczna, na początku też ja, Hubert, nie wiedziałem, co to jest i okazało, że paski z góry, z dołu i to takie wrażenie robiło. Ale słuchajcie, uważam, że ta wersja, lepiej było mieć taką wersję 16:9 niż 4:3, bo więcej było widać w kadrze, prawda? Znaczy, wiadomo, że obraz był mniejszy de facto, ale scena była większa i po lewej i po prawej niektóre rzeczy, które uciekały w wersji 4:3 z kadru, no to w takiej wersji panoramicznej było. Z Gwiezdnych Wojen na VHS-ie mam jeszcze taką edycję, która wyszła wcześniej. To jest, ona jest tutaj napisana, że to jest przetworzono z zastosowaniem cyfrowej techniki zapisu. Nie wiem, co to znaczy, ale w 95, to jest z tego roku wydanie, musiało to robić wrażenie. Pewnie sama taka nazwa, jak już cyfrowa technika zapisu, to pewnie coś jakiś turbo mega. To była ta taka pierwsza podstawowa, oryginalna wersja, jeszcze nie tknięta przez Lucasa. Dalej oczywiście trylogia Indiana Jonesa też na VHS-ie i tutaj jeszcze powiem, że mam też osobną, ostatnią krucjatę z taką fajną anotacją, że są materiały dodatkowe na taśmie, tak jak na DVD i na Blu-ray, jak dzisiaj mamy dodatki, to tutaj było, kaseta zawiera wywiady z George'em Lucasem i Stevenem Spielbergiem oraz Harrisonem Fordem. Dodatkowe 15 minut filmu i to samo mam przy Tomb Raiderze, no film jak film, ale tutaj jest z kolei 25 minut bonusów i są jakieś sceny usunięte, wywiady z twórcami i trailer. Także pewnie po filmie takie numery lecą. Oprócz tego mam też ostatnio chrapkę na kino klasy B na VHS-ach i na przykład zdobyłem takie filmy tytuły Python Wolf, nie wiem, czy ktokolwiek z nas oglądał. Nie dobrze.
Brzmi dobrze, jest Laser Mission z Brandonem Lee, to jest jego przedostatnia rola Brandona Lee, no bo później w kruku, wiadomo, niestety przez przypadek został postrzelony i zginął. Tornado Run, to jest taka ciekawostka, bo to jest, na okładce tutaj jest samolot F-14 i zdjęcia lotnicze są wzięte z Top Gun. Po prostu to, pamiętam, że w tamtych czasach były takie numery, że jak nie mogli nakręcić takich scen, bo ich nie było stać w efektach specjalnych, to po prostu pożyczali sobie, oczywiście za zgodą, pewnie z innych filmów. Oczywiście, takie... Proszę? Oczywiście za zgodą. No, wydaje mi się, że tak, no bo to jest, tutaj wie, że jest dystrybucja, jest jakaś wytwórnia, także raczej nie. Tutaj Lorenzo Lamas i Zjadacz Węży 3. Nie widziałem jedynki ani dwójki, ale podejrzewam, że jest to też kino takie, no wątpliwej może jakości, ale mam taką taśmę. Strażnik Teksasu, Chuck Norris, oczywiście wszyscy pamiętamy gościa z serialu z Polsatu, sam oglądałem ostro, tutaj jest jakaś pełnometrażowa wersja. Nie widziałem, może kiedyś. Honor zabójcy z Dolphem Lundgrenem, to jest też takie typowe kino klasy B, także do tych filmów takich mam mnóstwo, ale chciałem jeszcze pokazać z takich pirackich wersji moich takich sentymentalnych, to są dwie takie taśmy, na których jest Gliniarz z Beverly Hills i Załóżmy się o dolara, czyli Trading Places w wersji angielskiej i to jest, a na drugiej taśmie jest 48 godzin i Akademia Policyjna i te taśmy to były takie dwie składanki, które krążyły, pamiętam, po targowiskach i na nich jest taki specyficzny piracki lektor, który nie dość, że tłumaczy po swojemu, dodaje swoje, zmienia kontekst zdania i to, co Marek kiedyś też zauważył, że on tłumaczy śmiech też. Czyli jak gość na ekranie się śmieje, to lektor też się śmieje. Fantastycznie. To jest po prostu niesamowite. Posłuchaj, Barry White. Daj ta. Z tej kopii pochodzi też to tłumaczenie 48 godzin słynne, o której już wspominałem parę razy, że gdyby gówno było coś warte, to biedni nie mieliby dziur w dupie. Jedyne, co pamiętam z tego filmu. Super. I Pierdziel się skazańcze jeszcze też. Takie też słynne. I słuchajcie, ja pamiętam, że po te filmy my pojechaliśmy, jak kupowaliśmy, dostaliśmy, jak kupowaliśmy wideo w 87 roku i pojechaliśmy po nie aż na granicę z NRD i to było wideo marki Otake razem z telewizorem Otake. I ten sprzęt stamtąd przywieźliśmy do domu i dobrze pamiętam, że ojciec po prostu wiele godzin spędził na samym ustawianiu, strojeniu obrazu, po prostu nie szło tego wszystkiego połączyć tych kabelków, żeby to działało, a instrukcja była tylko po japońsku i po angielsku, no bo Otake, porządna japońska firma, u nas bez dystrybutora, tylko kupione gdzieś tam od jakiegoś handlarza. Też miałeś Otake? No dużo osób wtedy miał. Ja miałem Aiwę. Taki nieobsługujący... Nieobsługujący tego jakiegoś turbo, czy takiego jakiegoś tam fast? Long play. Wiem, że jak po Otakę kupowaliśmy magnetowid Panasonica, to tam już było napisane, że on czterogłowicowy. Nie wiedziałem, co to znaczy, ale jak na pudełku było cztery head napisane, to znaczy, że był czad jakiś. Później były słynne koszulki. Otakę Polskę walczyłem. To był czas, kiedy ja miałem w technikum praktyki i strasznie dużo siedziałem na warsztatach elektronicznych i akurat magnetowidy i odtwarzacze. To był mój konik, jeśli chodzi o naprawę i byłem naprawdę w tym dobry. I na koniec już tych kaset chciałem jeszcze pokazać też takie taśmy, które jak się uda to kupuję, czyli takie z charakterystycznymi naklejkami i wypisanymi tytułami na maszynie do pisania. Później jest tytuł filmu, później kto występuje, jest jaki rodzaj, czyli sensacyjny często i że produkcja amerykańska. I tutaj na przykład mamy podwójne uderzenie, czyli Sens występuje Jean-Claude Van Damme, później jest rudowłosa Sonia. I to jest takie fajne polowanie na czerwonego października. Strasznie mnie to rozmawia, jak ktoś przetłumaczył ten tytuł. Także tak sobie, no czerwonego października. Tutaj jeszcze jest Rambo, jakiś Tygrys Karate i Stalowy Orzeł 2 zamiast Żelaznego Orła. To. Tygrys Karate jest bardzo fajny. Tak, muszę obejrzeć. Tak. Co Bruce Lee uczy tam młodego ucznia. Tak, oto dziękuję za polecankę. I jeszcze na sam koniec... Ja tylko dodam jeszcze do tego, co było na opisach, na etykietach, już też o tym kiedyś mówiłem, że wielokrotnie się łapałem na... I się przerwał. Wielka tajemnica świata, kurczę, znowu Hubert lek na raka. Boże, bo przerwało się. No Hubert, przerwało się.
Hubert, co chciałeś powiedzieć, bo cię wywaliło w momencie, jak chciałeś tajemnicę zdradzić. A, jak zwykle. Chciałem powiedzieć, że często się łapałem na tych opisach na aktora Kie Segal. Wydawało się, że to Steven Segal, a to był George Segal, taki z wąsami w płaszczu jak Columbo, beznadziejny w ludnych filmach sensacyjnych. To tyle. Jeszcze dorzucę, że ten Stalowy Orzeł 2 to jest zgrane z jakiegoś takiej tajskiej wersji, bo są tajskie podpisy, jest jakiś polski lektor nieznany mi, a z kolei Giganci Walki 2 to jest film amerykański klasy B z niemieckim dubbingiem i amatorskim lektorem, także polskim, także dzieje się tu nieźle. A na sam koniec chciałem wrócić do Gwiezdnych Wojen, bo jeszcze wykopałem sobie to już nie film, tylko książkę Gwiezdne Wojny z taką, słuchajcie, oto dedykacją. Nagroda dla Marcina Kiendry za bardzo dobre wyniki w nauce. Marcin, ale to nie jesteś w kadrze, nie jesteś w kadrze, nie jesteś w książce. Teraz jest, o, 90, teraz tak. To są tak, Gwiezdne Wojny, dedykacja Kraków, 92 rok, czyli byłem wtedy w szóstej klasie. Tak, i George Lucas jest, tak, nie chciałem tego pokazać, na następnej stronie pieczątka, tak, wychowawca. I to jest takie dziwne tłumaczenie, w którym to z Piotr Witold Cholewa tłumaczył, że gdzie TIE Fighter jest tłumaczony jako T myśliwiec, także taka ciekawostka z naszego podwórka. Same dobre rzeczy. Dobrze, dziękuję bardzo. W następnej rundzie będzie prasa. To Marek. Marek. To ja się przełączam. Mareczku, czy ja cię mam przełączyć? Okej. Okay. Ale to musisz ten, bo coś mi ten, nie widzę cię w tym. O, dobra, jest. Powiedz, kiedy będziesz gotowy. Widać mnie, słychać? Słychać cię, widać, tak. No to daję cię na główny screen i scena jest twoja. Nie słyszę cię, Michał, ale mam mówić, tak? Tak, masz mówić. Tak? Tak. Słyszycie mnie, czy nie? Tak. Widzimy, słyszymy. Widzimy, słyszymy, Marek. Tak, widzimy. Bo ja cię nie słyszałem, Michał. Dobrze, wszystko jest, śmiało działaj. Wszystko jest OK. Dobra. To kontynuując sprzęt, pokażę coś takiego, co z Hubertem kiedyś sobie kupiliśmy razem na spółkę. Udało mi się tu położyć to. To jest coś takiego, co się nazywa, pewnie część osób już rozpoznaje, co się nazywa Vectrex. To jest ta z 83 roku konsola wbudowana w monitor wektorowy, czyli coś, co zmarło śmiercią naturalną w momencie kryzysu w branży spowodowanego niskiej jakości produktami Atari. Cały rynek wtedy padł gier i niestety Vectrex, który był bardzo fajną konsolą, ma kilkadziesiąt gier, ale bardzo fajnych i do dzisiaj one się nie zestarzały, one wyglądają naprawdę dosyć fajnie i oryginalnie, taki egzotyk. Nasz z Hubertem wspólna konsola, sobie na pewien czas każdy sobie bierze i tam ogrywa. Mamy do niego czytnik kart i możemy we wszystkie gry, jakie się pojawiły, to jest te kilkadziesiąt gier pograć. Tutaj już w sumie trochę rzeczy pokazał Michał u siebie, natomiast również i u mnie jest oczywiście, pomimo byłem atarowcem, no to Commodore 64, tu jest ten wersja już budżetowa, późniejsza, natomiast ja ją lubię. Muszę przyznać, pomimo, że tam dużo osób narzeka oczywiście oryginalnych posiadaczy Commodora, że oryginalny SID był ten najlepszy, a ten jest gorszy SID. Ja lubię ten sprzęt, tą wersję. Ona dosyć fajnie działa, dosyć jest niezawodna, jednak z oryginalnym. Tu jest dokładnie ten komputer, który pokazywał również Michał, czyli Atari 1040 STS, poszerzoną pamięcią do 4 MB. Mam również do niego Ultra Satana. Oczywiście, jak Hubert też mówił, nam się trochę drogi były inne, ja poszedłem w Amiga, Hubert ostatecznie poszedł w Atari 520ST, natomiast ja na początku bardzo też chciałem marzyć o nim i tak naprawdę to jest taki, no taki nostalgiczny do mnie powrót, bo przez długi czas, jak nie miałem jeszcze komputera 16-bitowego, a bardzo chciałem mieć 16-bitowy, bo chodziłem do kolegi, który miał Atari ST. Tam grałem we wszystkie 16-bitowe gry. Oczywiście joystick, który już był pokazywany. Mam jeszcze joysticków mam sporo. To jest na przykład oczywiście klasyczny
klasyk taki. No i muszą być wreszcie spektrumy, tak? To jest mój ulubiony egzemplarz Spektrum ZX Spectrum Plus 2, już robiony za czasów, jak został Spektrum przejęty przez Amstrada. Dzięki temu jest też mniej zawodny, można powiedzieć, bo jednak Spektrum no, miał swoje bolączki. Przycisk tu wcisnął. Musiał tutaj, dawno go nie uruchamiałem, musiał go odświeżyć trochę. I jeszcze sobie jest, na szczęście, tego chyba nie miał. Już pokazuję, już wyciągam. Michał chyba tego nie miał w kolekcji, ale jest oczywiście Amstrad, świetny komputer. Miałem, mam. 328. Mam do niego przejściówki, tak, bo miałem kiedyś monitor oryginalny, bo Amstrad był sprzedawany z monitorem, bo w monitorze jest zasilacz oczywiście. Nie da się tak łatwo podłączyć go do dowolnego monitora. Znaczy, można kupić przejściówkę i wtedy nie ma problemu. Podłączam go do Sony PVM i bardzo ładnie działa, świetny obraz jest. Mam do niego też czytnik HXC, taki czytnik uniwersalny, emulujący różne synchronizacje tego. I tu wam jeszcze pokażę teraz trochę. Oczywiście to wszystko musimy na czymś grać. Mamy wszystkie pady do Dreamcasta, do PlayStation, do Xboxa, do Sega Saturn. Również takie fajne urządzonka, które pozwalają na przykład, widzicie tutaj, podłączyć aż do Sega Saturn 6 padów. I to jest świetne, co jest używane na przykład w bardzo dobrej wersji Bombermana na Sega Saturn. No i oczywiście też do reszty konsol też 8-bitowy NES-a, fajny taki bardzo, lubię go, taki arcade stick, czyli NES Advance do NES-a. Przerobiłem, bo to miałem wersję amerykańską tego joysticka, kupiłem chyba gdzieś na eBayu ze Stanów, bo dosyć, akurat była fajna, egzemplarz dosyć tani, ale niestety nie współpracował z europejską wersją i przerobiłem go sobie do NES-a. No, okazało się dosyć łatwo. Tu jakaś przejściówka właśnie na NES-a. Mam dużo przejściówek takich różnych konsol, żeby grać na przykład właśnie w 4 osoby, przynajmniej w różne konsole. Arcade sticki do Mega Drive, arcade stick do GameCube'a. Taki mniej więcej arcade stick, bo to nie są takie oczywiście prawdziwe do automatów. Z fajnych jeszcze takich rzeczy chciałem wam pokazać, ale joystickowych rzeczy. Ja kiedyś też o tym opisywałem na RetroFanatic na blogu. To się nazywa QuickJoy Foot Pedal chyba 124 czy 129, SV129. SV129. To jest pedał, takie właśnie, tu mamy hamulec, znaczy możemy mieć dowolne rzeczy. Chodzi o to, że możemy za pomocą nóg tym sterować. Mamy też trzy przyciski, właśnie mamy trzy przyciski. I najfajniejsza jest tutaj ta deska rozdzielcza, bo sami sobie ustawiamy, co jaki przycisk działa, co będzie robił w grze. A port, a złącze jest normalne, atarowskie złącze. I ten, to urządzenie w połączeniu na przykład z joystickiem możemy sobie sterować nogami gaz, hamulec, a na przykład wykorzystywać normalnie joystick do skręcania. Na przykład jakiś nowoczesny joystick typu joystick do na przykład jakiegoś to PlayStation. Za pomocą przejściówki możemy podłączyć do Atari, do Amigi i grać we Wrooma na przykład. Świetnie się gra, naprawdę we Wrooma. Albo grałem chyba też Supercars na tym i tam miałem jeden przycisk, korzystałem do strzelania z rakiet. A więc da się dowolnie to ustawić. Bardzo zadowolony jestem, kiedy zdobyłem niechcący też taką kierownicę. Trzeba by dokładnie zobaczyć, jaki to jest model, który gdzieś jest napisany, ale teraz nie będę już szukał. Tracera, natomiast pomimo, że to jest dosyć budżetowa kierownica firmy, niezbyt popularnej, znaczy inaczej, bardzo popularnej, ale o słabej marce, tak? Ma jedną super sprawę. Ma złącza do bardzo dużo ilości urządzeń. Ma do PlayStation, do PC-ta jako USB, do PlayStation 3, do PlayStation 2, do GameCube'a i jeszcze ma do Nintendo 64. A więc jedna kierownica, która służy do wielu urządzeń.
bo ja tu sobie trzymam w tej szufladzie, tu jeszcze Amiga 1200 jest schowana, żeby się nie kurzyła, bo jest trochę schowana. No, gitary. Oczko w głowie. Też mam chyba ze trzy. Z dźwiękiem ostatnio, muszę naprawić. Nie wiem, czy nie jest za ciemno. Może jest za ciemno, ale generalnie tu mam gitarki do grania, bongosy, pistolety. Dobra. To jeżeli chodzi o urządzenia, to może jeszcze na koniec tylko pokażę. Tu jeszcze jest schowany na stole sobie. Już jak zaczęliśmy o spektrumach, to jest jeszcze spektrum. Spektrum, nie wiem czy dobrze widać. Spektrum Plus. Spektrum Plus ze złączem, gdzieś tu jest złącze. Od razu na takie composite. Że właśnie musimy antenowego używać i monitor, stary dobry monitor Neptun, zielony, tak, zielony? Tak, on jest zielony, on nie jest czarno-biały. Czasami mnie właśnie kręci, żeby sobie go uruchomić i zobaczyć, jak to kiedyś bywało, drzewiej bywało. Dobra, na razie tyle, ja chyba też troszkę o pismach, ale to później powiem. Więcej pewnie nie zabierał Marcinowi. Chłopakom czasu. Dziękuję. Do studia. Hubert, jesteś? A, ja tak, dobra. Zasnął. Nie, bo nie wiem. Usiął komara. Ja tylko dodam, że chciałem podziękować wam wszyscy widzowie kochani. No, około 250 osób było w największym piku na transmisję. Jest nam niezmiernie miło. No i tyle. Hubert, proszę cię bardzo. Wchodzi 300, bo wchodzi Hubert z Ultimą teraz. Tak. A, nie. Nie ma tak dobrze. Ktoś pytał teksta, no to jest. Można go pomylić z Plusem. Bardzo przyjemny, ale to będzie temat na inny odcinek. Ja się nie pokażę sprzętów, pokażę kilka gier, o których zawsze nudzę i które postanowiłem mieć w oryginale. Jest taka gierka jak Fantasy, to jest to, co dostałem od Marka w prezencie, schakowane przez Markę tatę. Jest nie wiem po co kupiona część druga, też duży box i oczywiście część trzecia. Ultima sobie daruje. Jest, powiem tak, pierwszy raz widziałem, że są trzy części tego. Myślałem, że tylko jedna. Mamy nawet kompilację. Znowu nam Huberta wcięło. Jedynka, trójka. Behind Jack Lines, czyli Rescue on Fractalus. Poza liniami. Mam oryginał mojej pierwszej gry, w którą grałem w życiu chyba. Czyli to był Attic Attack, bo tam... Tak, to był Attic Attack, to właśnie ja wiedziałem, że pokazywanie tego... Hubert, jest prośba o pokazanie jeszcze raz Nexta. Poczekaj, ja cię przełączę na... Poczekaj chwilkę. Poczekaj, teraz to pokaż go jeszcze raz. Plus. Mogę później pokazać, jak wygląda prawdziwy Plus. Czyli bardzo fajny, wszystkie złącza. Z przodu są na zwykłe joysticki, które można... działają na przykład od Segi jakieś no-name'y. PlayStation trochę działa, ale kiepsko. Sprzęt genialny. Z ciekawostek jeszcze mam, jak się mam już chwalić, Targana, bo to była pierwsza gra na Atari ST. Legends of Valor, czyli bezczelna kopia Alternate Reality, tylko zrobiona na zewnątrz, jakby z nowszą już grafiką ładniejszą. Jeden z pierwszych dumowatek na Amiga, nie? Takich ujęć. Mam Armageddon, to też jest taki tytuł niedoceniany, ale bardzo dobry. Mam tutaj dwie gry, z którymi mam historię pewną, otóż na ostatnim Pixel Heaven. Marku, Marek, strasznie tam hałasujesz. Strasznie hałasujesz. Na tej kanapie coś tam robisz dziwnego. Marek. walczy z Wilkołakiem. Straszny ale... Marek robi ten, Borutę. Marek robi straszny hałas. Halo. Halo, już jest, dobrze, już nie hałasuje, Borys. Raczej Hubert, proszę. Chciałem tylko powiedzieć, że właśnie podszedłem do Johna Herr, czyli jak pewnie większość osób wie, twórcy Sensible Soccer, z prośbą, żeby mi dał autograf na tym oryginale Kickoffa. No znowu suspense po prostu mamy. Coś hałasowałem?
Tak, tak, hałasowałeś. Teraz jak ktoś się domyśla, jak wygląda nagrywanie regularnych odcinków z Hubertem, to właśnie to teraz macie, wiecie, ile nas kosztuje nerwów nagrywanie z Hubertem, nie? No, T-Mobile, dziękujemy. To znaczy, ja wam coś powiem, to, bo nie słyszeliście tej historii, to jeżeli ktoś zna arkany konfliktu między Dino Dinim, który jest twórcą Kickoffa, a Johnem Hare, który jest twórcą Sensible Soccer, to możecie sobie wyobrazić, jaka mina była, kiedy Johnego Hare, kiedy gdzieś tam już chyba siedzieliśmy, piwkowaliśmy i Hubert go strollował, dając mu do podpisania Kickoff 2, żeby mu złożył John Hare autograf na pudełku Kickoff 2. Także mina Johna niezastąpiona, a pozostają do dnia dzisiejszego w koleżeńskich kontaktach zawsze, także no ale wtedy mina jego była bezsenna. To, ale to już mówię, to trzeba by było znać konflikt między Dino Dinim a Johnem Hare. Proszę, Hubert. No i na koniec już tylko, nie chcę przedłużać, z gra, którą Marek zna, Fail Gaze of Dawn, czyli chyba największy RPG, jaki powstał, jeśli chodzi o powierzchnię mapy, ale to o tym już rozmawialiśmy i może wrócimy. No i tyle, nie będę zanudzał kolejnymi pudełkami, a Ultimate to zrobimy w innym terminie. Dobrze, bo przy tej rundzie, jeśli o mnie chodzi, tam ja sobie poczytałem komentarze. Ktoś pytał o mydelniczki. Tak, mam wszystkie rodzaje mydelniczek, wszystkie warianty, Aldiki, nie Aldiki, łącznie z Dreamami południowoamerykańskimi. Ktoś, no nie wiem, czy złośliwie, czy tak, rzucił tekst, że po co tyle sprzętu, jak on jest nieużywany. No jest używany, gwarantuję ci, że każdy z tych sprzętów jest działający. Nie mam, przynajmniej ja nie wiem jak chłopaki, ale ja nie mam żadnego urządzenia, które nie działa. W zasadzie, jeżeli jakikolwiek miałem problemu z tym sprzętem, który jest w moim posiadaniu, to sam go doprowadzałem do stanu używalności. W jakichś 98% to jest moja praca. Uważam, że tego nie jest wcale dużo, to jest mało, ale już naprawdę nie ma miejsca na to. Już z drugiej strony trzeba oddać, że tego jest za dużo. To jest fajnie wyeksponować, fajnie mieć, fajnie się cieszyć, zależy jak ktoś tam podchodzi, od czasu do czasu włączyć, odpalić, ale zgadzam się, że im więcej tego by było, tym by było problematyczne. To jest u mnie wszystko pod parą. Ja mam, ktoś wspominał, że mam taki uniwersalny zasilacz, ja sobie to mówię, przenoszę, od razu tylko biorę kabel modułowy, wtykam, działa. Do czego, co jeszcze? Amstrada też mam, takiego Marek jak ty? To tak gwoli tego uzupełnienia, tutaj w czeluściach na dole jest podłączony w tej mojej szafce, natomiast no... Przepraszam, wejdę tylko słowo, bo a propos Amstrada, bo było kiedyś kilka pytań, czy będzie odcinek poświęcony grom na Amstrada i Amstradowi, no może kiedyś zrobimy. Wypadałoby się zabić. Powinniśmy zrobić, to znaczy, żeby była jasność. Tematów jest naprawdę ogrom. Czasu niestety nie. Nie jesteśmy w stanie tego tak ten. To nie jest tak, że my nie słuchamy albo nie czytamy, co wy piszecie, co byście chcieli, o czym byście chcieli posłuchać, o czym byśmy mieli poopowiadać. To nie jest tak, że nie. Na pewno do wielu tych tematów wrócimy, ale pomalutku, krok po kroku, póki nam zdrowie i chęci pozwolą, będziemy wracać. Juliusz, nie ma problemu, wszystko ok, w porządku. No ja tak trochę mam, wiesz, w tej gablocie, żeby to tak fajnie wyglądało, trochę oko cieszy, to trochę próżności też w tym jest, to wiesz, to nie mogę zaprzeczyć, że nie. Czy wozić ten sprzęt na jakieś retro wystawy? Dan, nie jestem przeciwnikiem. To są rzeczy, które ja dosyć pielęgnowałem, tak, ja mam, oprócz sentymentu to ja też dużo serca w to wkładałem, żeby to wszystko wróciło do jak najlepszej wizualnej postaci, już pomijając tą część techniczną, że to będzie działało, raczej tego nie wożę. Znaczy jakieś pojedyncze, jakbym miał wziąć ze sobą, to tak nie ma problemu, ale żeby wziąć tak, nie wiem, kolekcję spakować w kartony i przebić, to nie.
Patrzę jeszcze. Jeszcze to tak, o komodorkach mówiłem, że w tych wersjach mam wszystkie. Ktoś mnie tam jeszcze pytał o kolekcję Metaliki. Uprzedzam, pomimo jeżdżenia za nimi od ilu? O Boże, no prawie już 30, no nie, no 25 lat. To nie zbieram nic związanego z tym zespołem, oprócz tam jakichś dedykacjach w książkach, w których uczestniczyłem przy tłumaczeniu tych książek. Moja partnerka dosyć tłumaczyła kilka biografii lub książek o zespole, więc stąd mam. Jedyne, co mam związanego z Metaliką, to kolekcje kostek gitarowych, a jest ich chyba ze 600 coś z przeciągu całej kariery Metaliki. No i chyba jestem, ja wiem, w 15 ludzi na świecie, którzy mają ponad 600 kostek Metaliki w swojej kolekcji. To jakbym się miał chwalić, to tym. Czy planuję kiedyś przekazać do Muzeum Spadku lub potomkom? No nie wiem, chyba to drugie. Ciężko. No, oczywiście na pewno nie stanie się tak, że zostanie to zmarnowane. To też jest jakaś, jak to powiedzieć, jakaś opcja, żeby przekazać to chociażby do, nie wiem, do Muzeum Komputerów Informatyki w Katowicach. To jest jeszcze... Jeszcze się nigdzie nie wybieram marcowy, także mam nadzieję, że zdrowie mi pozwoli jeszcze się tym cieszyć i ten, także no, jeszcze bym się nie chciał z nim rozstawać, a obym na tamten świat się za szybko nie wybrał, to cię jak najbardziej jeszcze, żeby oko pocieszyło. Dobrze. Oddajemy caru co cesarskie, tak jak obiecałem. Jest i automat. Jest i automat. Proszę bardzo, żebym nie był gołosłowny. Jest pilot, mogę go włączyć zdalnie. On się to uruchamia. Nie jest tak, że to nagraliśmy wcześniej. Nie, to jest wszystko. To idzie live. Ale szafę masz taką jak moja dokładnie, jakbyś u mnie. Pokaż gazetę z dzisiejszą datą. Właśnie. Powrót do przyszłości. To jest grymo. Jak widzicie, automat cały czas działa. Automat ma straszne wzięcie. Powiem wam, że automat ma straszne wzięcie. Jeżeli przyjeżdżają w gości moi chrześniaki, bratankowie i tak dalej, to automat jest oblegany i wujek musi włączać za każdym razem automat, bo się bez automatu nie obędzie. Tłuką jak wściekli w Żółwie Ninja, w Robocopy, w co tam się jeszcze da, w Pac-Many. Więc powiem wam, że automat też nie pozostaje nieużywany. Wracając do tego, czym generalnie was bym chciał jeszcze zainteresować, bo Marka, jeśli chodzi o konsolę, nie przebije, a ja wielokrotnie powtarzałem, że ja nie jestem konsolowy. Chciałem wam pokazać coś, gdzie się wkręciłem w ten projekt od samego początku. Dosyć mu kibicuję i posiadam wszystkie rewizje tego projektu. Pozwólcie, że tylko przełączę kamerę na kolejną. Już powinniśmy za chwilę powinniśmy to mieć. To jest projekt, który się nazywa Retro Stone, a w zasadzie pierwszy był Raspi Boy, jednego Francuza. I uczestniczę w tym projekcie i tam go wspierałem, pomagałem mu polskie napisy przygotować do kampanii i tak dalej. To jest pierwsza wersja tego, co on stworzył. To jest, to można było kupić w takim kicie. I do tego włożyć sobie Raspberry Pi i stworzyć sobie taką konsolkę przenośną w oparciu oczywiście o którąś z dystrybucji retro, tą najpopularniejszą. Boże, wyleciało mi teraz z głowy. Straszne. Wam pokażę. Kwestia tutaj była dosyć, trzeba przyznać, słabego wyświetlacza LCD, to się potem później zmieniło w kolejnych rewizjach, ale konsolka jako przenośna możliwie, widzicie, ma dwa porty USB, można było dodatkowo, oprócz tego, że tym głównym sterowaniem sobie gramy, to jeszcze dodatkowo można było dwa pady
podpiąć. Do tego, żeby nie być gołosłownym, widzicie, to są wszystkie wyjścia w tym HDMI, więc jest to genialna sprawa, taka konsolka. Widzicie, to jest Emulation Station. To jest genialna rzecz, bo bierzecie takie dwa pady, coś takiego w kieszeń, nie wiem, na wyjazd i oprócz tego, że można w to tłuc, nie wiem, w samolocie, w pociągu, czy gdziekolwiek indziej, to w każdej chwili można podpiąć to do telewizora, no i jazda, nie? Czy jeszcze możliwość tu jest, ja nie zrobiłem w końcu tego moda, ale jeszcze mam możliwość przygotowania jednego portu USB i wtedy można normalnie cztery pady podpiąć i grać sobie w czterech. No widzicie, tak to mniej więcej wygląda, sobie zobaczymy. Ale jak mówię, tutaj była bardzo narzekano na ekran. Już chyba w tej chwili nawet jest niedostępny u niego, nie można tego kupić. O, pokażę start. Już nie pamiętam, jak się monety wrzucało tutaj w tej wersji. Czy mogę panu strzelać? Pokaż, jakim byłeś wymiataczem w barakowozach. W barakowozach? No to nie na takim tym. To była pierwsza edycja. Jakoś tam już sam fakt, że mogłem sobie to sam poskładać do kupy. Ten kit dostałem, tam Raspberry Pi oprogramować, jakby to było, nie jest problem. To w tak zwanym międzyczasie on wypuścił, oj przepraszam, kolejną wersję. Już sam zaprojektował płytkę w oparciu o procesor H3. I wypuścił coś, co nazywało się RetroStone. I to jest właśnie RetroStone, oparty na procesorze H3. Była do tego specjalna dystrybucja Orange Pi. Widzicie, tu mamy dodatkowe ten knefliczki. Tu mamy tak jak mniej więcej jak w Game Boyu. Tu mają takie pady, zobaczcie. Fajne do ładowania bezprzewodowego. Nie wiem, czy akurat ta wersja jest naładowana. Tu dodatkowo, tym razem już widzicie, są cztery porty USB, karta sieciowa. Chociaż Wi-Fi też można tutaj na donglu. Ta sama sytuacja, mamy HDMI. To są przyciski do ustawiania ekranu. I może mi się uda włączyć. O, może się uruchomi. Tylko nie wiem, czy. Aha, być może. Nie, wykorzystałem kartę SD do innego. Nadal był jeszcze problem, jeśli chodzi o ekran i jego jakość. No i Pierre, bo tak mu jest chyba na imię, wziął się do roboty i wypuścił, ostatnia wersja, to jest wersja druga. RetroStone 2. Zaraz go włączymy. Czy trzeba będzie go ładować? Tak, jak widzicie, mam taką obudowę kickstarterową. Przezroczystą. Ostatnio teraz zamówiłem wersję. Wyniosłem ją, ale tego frontu, gdzie w tym miejscu jest mieszczę na joystick analogowy. Muszę to też teraz w wolnym czasie zmienić, bo to jest bardzo fajna rzecz, bo krzyżykiem się fajnie gra, ale jednak analogówką. Jednak analogowa wersja joysticka tutaj jest naprawdę genialna, więc jako uczestnik kampanii dostałem tam chyba za parę groszy ten przód tej obudowy z miejscem na joystick i sam joystick, zresztą być może tu widać, są pola właśnie pod joystick analogowy. A czemu ty mi tu się nie chcesz uruchomić? Co ty mi tu pokazujesz? Czemu jesteś niemiła? Konsolko droga. Też mamy kartę sieciową. Natomiast no, jest o wiele, wiele lepszy ekran LCD i jakoś tak jestem z tym projektem, z tym, co my tu jeszcze mamy, no też mamy pogłośnienie, mini HDMI, wyjście słuchawkowe i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna konsolka, bardzo fajny projekt, no, ogranicza nas w zasadzie, karta SD i tu SCAM chodzi. I ostatnio teraz będąc na wyjeździe, przechodziłem sobie Indiana Jonesa i Full Throttle na tym, więc da się. Jak widzicie, już ten
jest bardzo fajny. Czekajcie, bo to człowiek nie jest przyzwyczajony do... Zobaczcie, to jest to, co sobie tutaj ostatnio przygotowałem. Nintendo Neo Geo to wszystko obsługuje. Nie wiem, czy ten procesor jest w stanie N64 uciągnąć, ale mnie jakoś nigdy do N64 nie ciągnęło. Więc to, co wszystko jest, to ja to jak najbardziej mam. Proszę bardzo, arkadówki. O. Co mają ze Śląska? Co znowu nie tak? Co tam? Co ty rysujesz tam? Co ty mnie tu na Śląsk najeżdżasz? To jest kurz na tym, nic więcej, już się odbija. Więc spokojnie. No więc to tak chciałem was zainteresować tym projektem, bo uważam, że jest fajny. Więc mówię, no jeszcze fajniejsza rzecz będzie, jak wymienię ten przód obudowy i tu będzie sobie... Natomiast no rzecz w podróż jest po prostu genialna. No i cały czas możemy z tego zrobić pełnoprawną maszynkę do grania, zapiąć do telewizora i grać w czwórkę. Wiadomo, no jeden na tym, na padzie, który mam, to są, widzicie, trzy porty. Słuchawki, w samolocie też fajna sprawa, czy w pociągu. Także polecam. To wam chciałem pokazać jako część, w której uczestniczę od samego początku i was zainteresować, bo uważam, że na te wszystkie rzeczy, które ostatnio mamy dostęp, czy wysyp, to jak najbardziej... Retro Stone zasługuje na uwagę i może być fajną alternatywą, żeby móc się bawić w drodze przede wszystkim lub na jakichś wyjazdach, tak? Jestem z Górnego Śląska, pochodzę z Piekar Śląskich. Marcin Dziszki. Ale od jakiegoś czasu nie mieszkam już w Piekarach Śląskich. Wyprowadziłem się na przedmieścia inne, blisko Zabrza i Gliwic. Dobrze, tu jest psa... Ktoś wspominał okładkę Synosis. No, zamówiłem u My Frienda. Cóż jeszcze mogę wam pokazać? Coś, nad czym ubolewam, że nie mogę skończyć. No, słucham, czy jest ktoś w stanie zgadnąć, z czego to jest joystick? Bo to jest... To jest tak, no, znowu Marek ubił ten. Mam tu całą już gotową rzecz, którą chcę się zająć i płytę Williamsową. I płytę Williamsową. Mistrz psucia zabawy. Po prostu chcę zgarnąć nagrody wszystkie. Już dwie mam. Marek, a jeszcze trzy? Nagrody. Sprał koszulki i chcę świeże dostać. Więc zabieram się tylko jak pies do jeża. Wszystko mam już skompletowane. Muszę zacząć w końcu przygotowywać automat. Muszę po prostu gdzieś dorwać blisko kogoś z wycinarką CNC. O większym polu takim roboczym i wtedy zobaczymy. O tym wam też wspominałem. To jest też projekt Duńczyka, jeśli się nie mylę, który mieszka w Kopenhadze. Też go tam wspieram od jakiegoś czasu. To jest nic innego jak zestaw diod do Amigi 1200. Teraz wychodzi całkiem nowa wersja, przemodelowana. Czekam na swoje dwa opłacone. Będzie może jakaś okazja, to wam pokażę. Ale to jest... Co tu jest takiego fajnego? No to są te dyfuzory. Jak popatrzycie tutaj, postaram się wam pokazać. O, czekajcie. Teraz myślę, że widać lepiej. Ja spróbuję sobie trochę światło podciągnąć, o, żeby było lepiej widać. To są sterowania, więc mogę zarządzać tymi diodami wszystkimi z Amigi 1200 Power, tam HDD i FDD, różnymi kombinacjami. No to ja mówię, tak trochę mam coś z festyniarza, lubię jak się świeci kolorowo, więc się bawię. Teraz jest nowa wersja tego projektu, nazywa się A1200 Bitfrost Hemidol wersja. Czekam, aż dostanę, to wam ją zaprezentuję na pewno, nie ma problemu. Bo też jest fajna, ciekawa. Jest w trakcie też projektowania wersja oświetlenia i tych diod do Amigi 500 i do Amigi 600. Ale to myślę, że Koni, się nazywa Kościół, się nazywa Koni Larson.
Myślę, że Koni zajmie się tym dopiero po dystrybucji Hemidala, a już widziałem u niego na Facebooku, że zaczął je pakować. A coś tam się ostatnio, widzicie, bawiłem nawet drukiem 3D. Co ty mi tutaj się nie współpracujesz? Zrobiłem sobie taki, o, stojak na kartridże. To co już, o którym fajna rzecz do Atari, o którym, na którą Marek wspominał, a Marka mi się udało nakusić. Tam Marek trzeba będzie firmware update'ować i myślę, że kwestia wielokasetowej się znajdzie. To jest przeze mnie poskładany Easy Flash od początku do końca. Myślę, że dla użytkowników Commodorka Easy Flash nie jest rzeczą obcą, ale sobie, nie wiem, łącznie z zaprojektowaniem nalepki i wykonaniem tej nalepki, no nie tak, że Krzysiek Odachocki akurat drukował dla mnie nalepki, ale projekt graficzny nalepki jest mój. No oczywiście case nie, no ale sam lutowałem, sam składałem. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy. Zaraz po w tej chwili Ultimate 64 płycie chyba nie ma lepszego kartridża. Wszyscy komodorowcy Gideona znają i jego produkty Ultimate 2 Plus i Ultimate 64, więc to jest coś, co śmiało każdy komodorowiec może mieć, powinien mieć. On też takie fajne rzeczy kiedyś z takim Włochem, wszedłem w kooperację, on bardzo fajne designersko robił. Mam takie kartridże, oczywiście z pełnymi znane kartridże też komodorowcom. Jeden to jest Dead Test, drugi to jest Diagnostic C64 wersja 586220. Ale fajnie, to bardzo mi się podoba, jak on na tym akrylu to robił. Do tego mam cały oczywiście zestaw okablowania, to często używam, żeby sobie tam testować maszyny i sprawdzać, co się z nim dzieje. To w zasadzie z mojej strony na tą chwilę wszystko. Nie wiem, czy tam jeszcze ktoś was prosił, żeby australijską wersję pokazać, tak? To wiecie co? To może na sam koniec, jak ktoś tam jeszcze chce coś zobaczyć bliżej, jeśli chodzi o mnie, to pokażę i tą wersję australijską, bo tam ktoś prosił o tą wersję australijską, to Commodore to pokaże i co tam jeszcze będziecie chcieli. To póki co, jeśli chodzi o mnie, to by było wszystko. Już się oskubałem dla was. Odarłem się z całej intymności mojej tu męskiej. Jeszcze mam parę gratów, no ale to myślę, że mniej lub bardziej interesujące. Dobrze, to jeśli chodzi o mnie, to tyle. Ja tylko dodam, co pokazywałem, ale oczywiście nie było tego widać na kamerach, że też mam taką podkładkę Psygnosis. A od kogo masz? Dostałem od jedynego słusznego człowieka. Pierwszy z lewej. Działa świetnie, dzięki. Ale jeszcze mam taką samą podkładkę, tylko z logiem loadingu. O. To nie wolno wycierać, to nie, to Turek pyta, co daje ten Atari Max. To jest bardzo fajna rzecz, to jest super użyteczna rzecz, jeżeli chodzi o szybkie wygrywanie softu z Atarinki. Tam jeszcze jest, ja nie jestem dobrym atarowcem, dla mnie, nie chcę gadać głupot, dla mnie tu jest przede wszystkim to, że ja trzymam sobie wszelkiego rodzaju pliki i szybko sobie, loader jest tam i szybko stamtąd sobie ładuję, ale tam jest jeszcze kilka dodatkowych toolsów, ale to już ktoś, kto się zna bardziej na Atari, może powiedzieć. Ja się nie chcę mądrować, natomiast dla mnie ten cartridge to jest przede wszystkim taka fajna rzecz, że bardzo szybko mogę sobie wczytywać gierki, dema i tak dalej. Dobrze, to ja oddaję głos następnej osobie. Marcin, nie słychać się. Marcin, coś się wyciąłeś. Marcin. Widać mnie? Słychać mnie? Widać się, no wyciąłeś się. No teraz jest okej. Okay. Nie wiem, czemu się wyciąłem. Ja nie obsługuję tej konsoli. Dobrze, przejdźmy teraz do literatury i prasy dla graczy. Zacznę od takiego zabytku. Książki 100 gier na 3 komputery. Taki tytuł troszkę mylący, bo gier jest odrobinę więcej. Podobnie jak są opisane na 5 komputerów, ale to mniejsza z tym. Taka zawartość była mieszana, bo było tutaj troszeczkę takie, jak proszę, jak to w środku wygląda, troszkę recenzji, troszkę opisów. Praktycznie sam tekst. Zdjęć jest niewiele, bo tylko na
samym początku, ale to co dali to jest przynajmniej kolorowe. Rok wydania to jest, jak tutaj można zobaczyć, to jest 92 rok. Autorami byli Marcin Przasnyski, czyli naczelny Secret Service, wcześniej w Top Secrecie, i Grzegorz Onichimowski, czyli późniejszy, jak dobrze kojarzę, założyciel firmy IPS Computer Group, która dystrybuowała w Polsce oryginalne gry. I no, wcześniej w ogóle w Bajtku pisali jeszcze. Tak, tak, wcześniej jeszcze w Bajtku, masz rację. I co do samego wydania, to no, poziom tekstów jest na pewno wyższy niż w Bajtku. Tutaj nie ma takiego tego typowego lania wody i wymyślania fabuł i opisów do tytułów, tylko jest to w miarę sprawnie tutaj przedstawione. Chociaż mam takie zastrzeżenia, że niektóre gry miały tłumaczenia w tytułów i na przykład był Bomb Jack, który był bombowym Jackiem, Chucky Egg to były jaja, a Flight Simulator to był po prostu lot samolotem. To były takie dość czerstwe tłumaczenia, ale niektóre były fajne, bo na przykład taki tytuł jak Antiriad to była niezniszczalna zbroja przeciwpromienna. Jak ktoś kojarzy taką grę z 8 bitów, to akurat w sam raz pasuje. Na przykład The Way of the Exploding Fist to była droga grzmiącej pięści, czyli jak się taki tytuł słyszało, to od razu po prostu power, tak plus 100 punktów do jakości gry i na giełdzie od razu się na pewno chciało to nagrać. I w środku znalazłem jest taki ciekawy przypadek, że to wydawnictwo jest skierowane do młodzieży, a w środku mamy też opis gry Strip Poker, jest bodajże rozbierany poker pod tytułem, czyli można było sobie przeczytać jak zagrać, żeby ta pani zrzuciła swoje odzienie na 8 bitach. Następnie chciałem pokazać taką rzecz jak jedyny numer, jaki wyszedł Magia Gier. Takie czasopismo, które pojawiło się na naszym rynku. W środku była zapowiedź, że to jest początek, że będą kolejne numery. To w środku wyglądało tak, że dość nietypowo, jak w przypadku innych czasopism, że na jednej stronie była jedna gra, było sporo screenów i taka recenzja krótka, o czym jest gra, ale takie troszkę te recenzje były bezpłciowe, jakbym to określił, nie było w nich żadnych emocji, czyli taka Wikipedia, takie suche fakty podane, kto co wydał, na ilu dyskietkach i co się robi w grze. Co ciekawe, to wydawnictwo było, w redakcji były dwie osoby, był Michał Rosłoniec, redaktor naczelny, i jego żona Maria jako druga osoba, czyli nie było tutaj konkretnego zespołu redakcyjnego, tak jak w przypadku innych czasopism, więc podejrzewam, że nie mieli, albo to czasopismo się nie sprzedało, może nie mieli zapału, albo z innych powodów odpuścili. Ja pamiętam, że sam pisałem list do nich, czy wyjdzie następny numer, bo spodobało mi się to takie, bo troszkę naciągane z mojej strony, ale nigdy nie doczekałem się odpowiedzi i kolejny numer też nie wyszedł. Następnie to już kilkakrotnie pokazywałem, że mam w swojej kolekcji w sumie większość pierwszych numerów polskich czasopism o grach. To jest zerowy numer Top Secretu, czyli ten taki jeszcze z podpisem Bajtek, 9 gier komputerowych, pierwszy numer Top Secretu. To są wszystko czasopisma, które ja kupowałem albo dostawałem od rodziców za czasów, kiedy one wychodziły, czyli to są rzeczy, które mam z dzieciństwa. No Secret Service, Computer Studio, to takie bardziej pospolite, a z takich może już mniej, bardziej rzadkich to pierwszy numer CD Action. Niestety nie ostała mi się płytka, ale czasopismo tak, i to mam taką fajną historię. Jak kupowałem ten numer, to jest kwiecień 96 roku w kiosku. On kosztował prawie 10 zł, to jest cena 9 50 groszy i pani kioskarka nie mogła uwierzyć, że czasopismo może tyle kosztować, jak tam Top Secret, nie wiem, kosztował 2 zł, a tu nagle 9,5 i jakaś płytka, to jest, co to jest ta płytka w ogóle, o co w tym chodzi, ona w ogóle tego nie rozumiała, że to płaci się tutaj za ten CD, który był z tymi demami gier. Następnie PC Gamer po polsku, też pierwszy numer, też wychodziło takie czasopismo, pewnie to już niewiele osób kojarzy, bo to nie wiem, ile tam numerów wyszło tego, ale to które wydawało gry komputerowe i Computer Studio. Zresztą Marek Suchocki był też tutaj redaktorem naczelnym. I pierwsze chyba ileś tam numerów to były dosłownie przedruki z brytyjskiego wydania. Zresztą oni sami pisali, że tak startują, że na początku będą tłumaczyć teksty, a później
wejdą ze swoimi. Była też edycja z CD, ale ja kupowałem tą zwykłą. Pismo, które do dzisiaj wychodzi w wersji oryginalnej. Tak, w wersji oryginalnej, tak. To jest rzadkie jednak w dzisiejszym świecie, jednak cyfrowym. Oczywiście też mają bardzo ważny serwis w internecie, bardzo wpływowy, ale no mają też właśnie magazyn analogowy. Tu jeszcze jest Świat Gier Komputerowych, też pierwszy numer, jeszcze jest tutaj z podpisem naczelnego Piotra Pieńkowskiego, który tam dwie dekady temu udało mi się zdobyć. Wtedy się jeszcze nie znaliśmy, a później współpracowaliśmy razem w redakcji Pixela, jak jeszcze tam pisałem, bo Piotr Pieńkowski teraz tam ma swoje felietony. I z takich jeszcze ostatnie czasopismo to jest magazyn użytkowników komputerów Commodore Cent, a też pierwszy numer. Już byłem wtedy dumnym amigowcem, więc mogłem sobie poczytać. I co mnie interesowało, to oczywiście gry, gdzie tutaj w zasadzie tak jak w Bajtku była chyba strona albo dwie poświęcone na gry. I tyle było z czytania mojego tego czasopisma, ale później w miarę regularnie kupowałem. I co ciekawe, a propos tych polskich czasopism, to większość z nich to kupowali mi rodzice, jak wracali z pracy i zahaczali o kiosk, a oni niespecjalnie przypadali, że grałem, bo zawsze mówili, że grasz za dużo, że się nie uczysz, że to i nie spędzaj tyle czasu przy komputerze, bo ci nie wolno, ale mimo wszystko nie byli specjalnie za tymi grami, bo uważali, że to są złodzieje czasu, powinien robić co innego może, a mimo wszystko kupowali mi te wszystkie czasopisma i do dzisiaj mam praktycznie komplet, no brakuje mi tam chyba Gamblera, tylko z takich najstarszych czasopism pierwszego numeru, a tak to mam wszystko. A jakiś czas temu, to już też wspominałem, zacząłem zbierać zachodnie czasopisma, konkretnie spektrumowe, i mam chyba już 60 numerów Crashy, Your Sinclair, Sinclair User. Także przeglądam sobie te czasopisma, to kupuję po prostu z takiej czystej nostalgii bo te pisma mam wszystkie w PDF-ach, więc bardziej chodzi o takie czyste kolekcjonerstwo, żeby mieć na półce, móc sobie otworzyć, poczytać. I to jest tutaj też takie osobiste wrażenie, że rzeczywiście po przeglądnięciu tych czasopism mogę potwierdzić, że Bajtek rżnął równo mapki z zachodnich czasopism, czasem kropka w kropkę czy kreska w kreskę przerysowywując je na swoje mapki. Także korzystali, mieli jakieś swoje źródło, ktoś im przywoził te czasopisma i nawet niektóre screeny, które są w Bajtku, są dokładnie takie same jak w Crashu, więc no brali jak leci. I jeżeli już kończyć tutaj o prasie, to chciałem pokazać taką rzecz, którą rozwinę kiedyś, jak zrobimy odcinek zresztą z Rysławem o papierowych RPG-ach. Tutaj mam takie trzy księgi moje, zeszyty, zapisane przygodami do papierowych RPG-ów. Głównie do Dungeons and Dragons, a pokażę może... Coś z Rysławem, jak nas będzie stać, wiesz. Tak, jak nas będzie stać, tak. Bo Rysław ostatnio po prostu... wyskakuje na YouTubie ze wszystkich możliwych kanałów i po prostu takie stawki bierze, że no dramat. Tak, no ale mam, jesteśmy umówieni. Ale skarbonka jest rozbita na FPS-y amigowe, więc jeszcze przed urlopem na pewno zobaczycie z nami Rysława przy FPS-ach amigowych. Ostatnie pieniądze żeśmy wydali na to, żeby... Żeby Rysław był. Żeby tak. Rysław był, tak. A wracając do tego tematu tych zeszytów moich, to tam spisywałem właśnie wszystko, bo prowadziłem przez jakiś czas Kryształ Czasu, później D&D, to były lata mniej więcej tak 96-2000 i wszystko sobie spisywałem, nawet mapki rysowałem, rysunki, wszystkie statystyki przeciwników, rozpisane przygody po kolei, co się dzieje, tak żeby się zgubić, tam jakieś mapki rysowałem. Także to jeszcze rozwinę ten temat, jak wrócimy do tych RPG-ów, bo tu są takie dość czerstwe teksty, które warto przytoczyć, ale może to nie teraz. A jeszcze jedną rzecz mam z papierowych rzeczy, to jest dość ważne. To są komiksy, słuchajcie, z Lucky Luke'iem, wycinane przez mojego tatę w latach 60. z takiego czasopisma harcerskiego Na Przełaj. To się ostało w naszej rodzinie, no już ma 60 lat na karku prawie. Jak mój tata się dzisiaj dowiedział, bo mu pokazywałem, że będę pokazywał to na żywo na YouTubie, to on był przekonany, że to gdzieś przepadło. On pierwszy raz to zobaczył od 20 lat, bo jak gdzieś to schowałem w szafie, to tak leżało. I po prostu wow, to są jego wspomnienia z dzieciństwa też odżyły, jak co tydzień kupował czasopismo i wycinał kolejne kadry i układało się to wszystko w historię. To jest naprawdę taki rarytas. No niesamowity, tego są dwa zeszyty.
Jest chyba w sumie 15 takich różnych opowiastek, no, pamiątka taka z przeszłości niesamowita. I nadal się to dobrze czyta. Przeczytałem sobie dzisiaj dwie historyjki i nadal to trzyma poziom tłumaczenia. Jest bardzo fajne i świetna sprawa. Dobra, to z mojej strony tyle. Przekazuję pałeczkę dalej. Okej, w sumie, czekajcie, ja sobie przyłączę. Mareczku, tylko wyleciał mi twój mobilek z tego, ze scenki. Musiałbyś się zalogować. Sprzęt drugi. I trochę połazić. Mhm. Poczekajmy, aż Marek się przepnie. W tak zwanym międzyczasie... Widać mnie, nie widać? Jeszcze... Nie, Marku, nie. Jeszcze musiałbyś się jeszcze do sesji raz podłączyć telefonem, bo ja jej nie widzę, wiesz, w ogóle. Nie widzę, nie widać, tak? Nie widać sesji. Nie widać sesji, musiałbyś się jeszcze rozmawiać. W tak zwanym międzyczasie to, co byście chcieli wiedzieć, co się z loadingiem podzieje jeszcze, to Marcin szykuje w okresie wakacyjnym coś dla was dodatkowego. O. Pierwszy raz Michał będzie czytał. Czekamy na opinię. Nie mogłeś nie gadać. Byłoby zdziwko. Dla tych, którzy nie... No, Marcin przygotowuje coś na okres wakacyjny. Tak, także nie jest to ostatni odcinek. Całkiem serio Rysiek z nami. Myślę, że możemy chyba powiedzieć. 14 lipca nagramy odcinek o amigowych FPS-ach. Postaram się to złożyć jeszcze w tym miesiącu, bo sezon urlopowy w pełni, ale tak, i ten odcinek też o making of, który się pojawi jeszcze jeden też w tym, czyli w tym miesiącu jeszcze dwa odcinki powinny być. No, w tym na pewno z Ryśkiem tak. siądziemy do i w sierpniu też was nie opuścimy, coś się będzie działo. Jeżeli byłoby wam jeszcze mało, to ostatnio Rysiek zaprosił do Grysława Marka, warto posłuchać. Tam jest cała historia Marka kariery, jeśli chodzi o game dev. Jest bardzo dużo rozmowy o planszówkach, o karierze Marka jako programisty, jako game deva. Warto posłuchać od pierwszych gier, od przeniesienia Neurosimy po ostatnią grę, którą stworzył Hubert Marek i nasz kolega Szymon. Kirby Dragons, także polecam. Miałem nie robić reklamy Rysławowi, ale niech ma. Może mnie i Marcina, a w końcu i Hurberta też. Kiedyś zrobi krosa z nami. Krosa, tak. Ale poważnie, kto jeszcze nie ogląda Grysława, śmiało. Tam też dużo informacji, dużo ciekawych gości. I Maciek Miąsik był ostatnio, i teraz Marek był. Do tego Rysiek z Andrzejem Muzyczukiem ostatnio często live'y nagrywa i trochę ładnych kobiet było, które zajmują się game devem, polecam, bo to jest też fajne spojrzenie na tworzenie gier, jeśli chodzi o pasję, więc jeżeli tylko nie macie co robić i chętnie jesteście ciekawi takich rzeczy, to zapraszam. Już mi się tu, Marku, pojawiło. Ja tylko jedną rzecz, przepraszam. Proszę, śmiało, śmiało, Marcin. Śmiało, bo śmiało. Było pytanie akurat do mnie od Ran Nubiusa, czemu nie pisze do Pixela. Marek, jeszcze raz proszę. Dobra. Czemu nie piszę do Pixela? No, skończyłem pisać do Pixela przede wszystkim z tego powodu, że no, zajmowało to sporo czasu i wolę te rzeczy, które miałem pisać do Pixela, uskuteczniać w loadingu. I na tym dyplomatycznie zakończę. Znaczy, oczywiście w planach jeszcze, Marcin, to też nie jest chyba żadna tajemnica. Ja myślę, że się nic w tej kwestii nie zmieniło. Drugi, czwarty, jeżeli sytuacja, jeśli chodzi o pandemię, pozwoli, nic się nie wydarzy do tego czasu. Prawdopodobnie, znaczy my będziemy na Pixelu i z ostatnich ustaleń, przynajmniej w tym oryginalnym czasie, kiedy miał być Pixel, też mieliśmy mieć panel sobotni. Nie rozmawialiśmy do tego czasu z Robertem, ale myślę, że nawet jeśli nie będziemy mieli panelu na żywo, to będziemy tam wszyscy w czwórkę, będzie się z nami można spotkać, ale zakładam, że loading na żywo będzie, bo to też już taka stała się troszkę tradycja Pixel Heaven. Tak, Pixel Heaven jest drugi, czwarty, jeśli się nie mylę, października.
Śledźcie też na bieżąco wydarzenie związane z Pixel Heaven i z tym, co Robert śledźcie, co Robert publikuje, bo miejmy nadzieję, że to całe wariactwo się skończy i będziemy mogli się spotkać na żywo również z wami w Warszawie w okresie 2-4 października. Dobrze, Marek jest gotowy, ja Marka znowuż przełączę na ten. Marek, już cię przełączam. Proszę bardzo. Dobra, to śmiało. Będzie się tam słyszał na tym drugim. Tak, słyszę cię, więc możesz działać. Dobra, jestem. Okej. Okay. Wszystko jest. Dobra, to teraz w sumie Marcin powiedział trochę o pismach. Ja chciałem tylko uzupełnić, bo też oczywiście zbieranie pism się akurat też zajmowałem przez dłuższy czas, a więc tu sobie komputer studio i udało mi się zbierać, znaczy o ile kolekcja komputerów, to podejrzewam, że większość się pozbyłem i konsol, szczególnie tych egzotycznych, najróżniejszych, to jeżeli chodzi o pisma, to akurat na szczęście nie tutaj, ale zgromadziłem no, gigantyczną kolekcję. Mam prawie wszystkie bajki, wszystkie komputery. Komputery mam wszystkie. Wszystkie Secret Service. Trochę sobie wybrałem tych Secret Service, one tutaj są, ale jest ich oczywiście o wiele więcej. Te najstarsze numery sobie trzymam, bo przeglądam sobie gry po kolei w nich, co mnie tam ominęło kiedyś. Tu jest kompendium oczywiście, jest to 100 gier na 3 komputery, co pokazywał Marcin. Kiedyś było jeszcze takie fajne wydawnictwo na Commodore 64 między innymi, opisy gier. Mam kilka numerów tego, to była Palma Press wydawała. To były też na przykład Soul of Life, też takie opisy, bardziej instrukcje, czyli generalnie klawiszologia, jak grać, żeby wygrać. No i co wracając jeszcze do tych magazynów, no to ja mam kurczę prawie wszystkie, na przykład Amiga magazyn. To było pismo, które wychodziło bardzo, bardzo długo. I na szczęście nie mam tutaj, bo bym po prostu już nie miał gdzie chodzić. Co tam jeszcze było? TCA, wszystkie dodatki właśnie do komodorowskie. To udało mi się uzbierać. Prawie wszystkie numery. Nie mam nawet luk. Z ciekawych rzeczy tu jeszcze chciałem pokazać, kojarzycie taką grę w Wehikuł Czasu. Paragrafówka Wehikuł Czasu. Wszystkie mam numery, które się ukazały w Polsce. Za granicą było ich trochę więcej. To nie jest jakaś wybitna paragrafówka, ale mam z nią też dużą nostalgię, no bo w tamtym czasie ja ją czytałem i kupowałem. Przy okazji tu są jeszcze jakieś tam komiksy klasyczne, tytusy. Sobie i tutaj nawet kilka jest takich kokoszów, na przykład, które miałem z dzieciństwa. Wszystkie tytusy, no i kolekcje Wehikuł Czasu, Ekstradycja, Pan Kikowal oczywiście. No i jak już mówił Marcin o RPG-ach, no nie w RPG-ach to będzie, ale mój ukochany system, czyli Warhammer z dodatkiem Marienburg, wszystkie dodatki, które wyszły po polsku swego czasu, z tej edycji, chyba druga edycja, wydaje się, bo jedna, nawet już było tak dawno. Dzikie Pola, Deadlands, Vampir Maskarada, który wraca do łask teraz i Świat Mroku jest bardzo popularny w grach wideo, Zew Cthulhu, Cyberpunk, Hiroshima, mnóstwo takich, zamek Falkenstein, mnóstwo systemików takich małych, co Portal wydawał, Władcy Losu, Profundis, różne pisma, od Mały Labirynt Śmierci akurat, planszóweczka, Encora się znalazła, Portale, mam tego oczywiście więcej, tych magazynów Magii Miecz, kiedy zbierałem regularnie każdy numer, ale do RPG-ów to sobie chyba kiedyś porozmawiałem, bo mam podobne zaszyty jak Marcin, związane po prostu ze swoimi sesjami. Ja kończąc już chyba elementy komputerowe, jeszcze chciałem takie parę rzeczy pokazać, które mi ostatnio wpadły. Gdzieś tam znalazłem, taka ciekawostka, jak mój tata interesował się, żeby dokupić do Amigi twardy dysk. Znajdował jakiś folder, nie wiem gdzie on to kupował, jakieś niemieckie pisma związane właśnie reklamy z różnymi akcesoriami. Tu znalazłem dużo folderów oraz dokumentów, które mój ojciec przeglądał, jakieś cenniki na przykład austriackie, bo
Moja babcia co pewien czas jeździła do Austrii do takiego znajomego i dzięki temu, że jeździła do tej Austrii, mój ojciec wyszkolił babcię, jak ma pójść do sklepu i poprosić o który egzemplarz twardego dysku, tak? Była dokładnie pouczona, jaki ma. I tu gdzieś jest nawet folder tego dysku, który ostatecznie kupiliśmy. O jest, proszę. Amiga 500. Trochę niżej, Marku. Trochę niżej. GWP, GBP. Twardy dysk i plus rozszerzona pamięć. Tam była jeszcze dodatkowa pamięć umieszczona. A więc bardzo fajny twardy dysk. On miał już 55 czy 60 megabajtów. Więc malutki w porównaniu do dzisiaj był SCSI. Za to był złącze SCSI, więc dzięki temu był bardzo szybki jak na te standardy. Więc z Hubertem graliśmy w grę, kto wyrobił Królika Rogera. I na razie nie będę już się bawił, może pokazywanie jeszcze jakichś tam gadżetów komputerowych. Sobie na razie to daruję i zmienię zupełnie temat. Michał, zrobię coś takiego, że przełączę ten telefon na inny. Zobaczymy, czy się uda. O, nie wiem, czy widać. Zgaszę jedno światło, żeby nie było cienia. Włączę się do tego drugiego głośnika. No teraz tak troszeczkę, jak chcesz tą białe tło, to trochę musiałbyś jeszcze przesunąć. A już chwila. Michał, jestem na tym głośniku głównym. Dobrze. Podłączyłem się, że będzie lepiej. Widać w ogóle coś, czy nie widać? Tak. Widać no białą, biały ten. To dobrze, że biało na razie. Nie chciałem, żeby cień padał. Nie wiem, czy... Dobra. Słychać mnie, tak? Tak, słychać cię. Dobra. To tak, chciałem pokazać parę rzeczy. Już wracając, skoro już zacząłem pokazywać te planszówki jakieś tam kiedyś robiło, to dociągnąłem do takich zupełnie... Zobaczę, czy to troszeczkę, o tak, teraz idealnie. Znalazłem takie pierwsze swoje zeszyty, to musi być gdzieś 86 rok, gdzie robiłem pierwsze planszówki. Tu widzę jakiś inspektor oko. To wszystko jak zwykle było związane z czymś, co się pojawiło w telewizji, jakaś książka, czyli na przykład Bitwa o Normandię. To musiał być jakiś film związany, no nie Szeregowy Stalin, bo to są starsze czasy, ale nie wiem, na przykład Sensacje XX wieku. Tu widać porysowane różne postacie i cała gra wojenna, to są w ogóle moje najwcześniejsze takie jakby próby robienia planszówek. No i później jest coś, co Hubert powinien od razu rozpoznać, się uśmiechnąć. Mieliśmy, widać... Marku, teraz... odwróć do góry nogami, tak żebyś ty miał do góry nogami. Nie, zostaw telefon. O tak, dokładnie tak. Dobra. Troszeczkę niżej jeszcze przepchnij. Od siebie. O tak, dobra. Idealnie. Dobra. Z Hubertem mieliśmy taką zabawę, nie pamiętam, Hubert, która to była klasa, ale to musiała być chyba trzecia klasa podstawówki. Trzecia, czwarta, tak. Coś takiego. I mieliśmy taką zabawę, że pamiętacie, były te zeszyty 16-kartkowe, albo tam 32-kartkowe, albo 60 na lekcje, i z nich się bardzo łatwo zawsze wyrywało stronę tą środkową. No i my wymyśliliśmy sobie, że będziemy robić gry, że na jednej takiej dwóch kartkach, czyli rozkładanej, zrobimy całą grę, czyli na jednej stronie będzie nazwa, tytuł gry i jakieś tam zasady, na drugiej będzie plansza i na trzeciej ewentualnie uzupełnienie zasad i zawsze obowiązkowe w przygotowaniu, gdzie będą podane dwa kolejne gry. Czyli my symulowaliśmy jakby rynek w ogóle gier, tak? Jakby wydawnictwo, że nie tylko robimy gry, ale też jesteśmy wydawnictwem. Moja firma się miała znak ludzika, Hubert miał ptaszka takiego rysowanego, takie jak na pejzażach są rysowane tak minimalistycznie. To jest Hubert, nie wiem, bo tobie chyba się nie zachowały, nie? Mam chyba z dwa egzemplarze, ale masz, komiksów, ale coś mam. Tak. Tak, ja nie mam tych pierwszych 10 i mam dopiero od 11. Mam gdzieś je napisane, jakie były tytuły i może dobrze, że nie mam, bo te tytuły są bardzo hermetyczne. Dobrze, tam widzę Smurf? Tak, to jest akurat, pierwsza gra jest Smurf. Druga gra to jest jakaś Escape Aeroplane. Oczywiście tu jest straszne językowe, najróżniejsze błędy mogą się pojawić. To nie, Rysiek nie słucha, rany boskie. Tak, tu jest jakiś kominiarz. Zobaczcie, Rysiek, zatkaj uszy. Że się chodzi,
chodzi po domu i nie wiem, tam jest jakieś zadanie pewnie z czyszczeniem. Tu oczywiście Spider-Man, bo to jest... nie, to musiało być wcześniej. Jeszcze Spider-Man się nie pojawił, ten komiksowy. Ale jest jakiś, coś musiało mnie zainspirować, jakaś gra, że patrz, jesteśmy Spider-Manem, jest cały budynek. To mógł być Spider-Man, to było chyba w Polsce. Bo wtedy komiksy wychodziły. Tak, ale... Z tym to z Rhino. Ale wydaje mi się, że w 91, może w 90, czyli 13 lat, byłoby to, wiesz co, chyba za późno trochę. Nie który mówisz, pewien. Robisz raz? Ten Semik chyba wydał w 90. Bo ja tu mam komiksy. W 90 roku. Coś takiego. Tak, w 90 roku mam tutaj czwarty numer Spidermana. Trochę mi to nie do końca pasuje. Tu nie wiem, jaka jest data. Nie wiem, kiedy to powstawało, ale wydawało mi się, że w latach 80. Spider-Man 2, ale też pamiętajcie, że on się pojawiał w grach komputerowych. W sensie my mieliśmy na przykład grę. W ogóle Spider-Man był film przecież jeszcze taki fabularny. Pierwsza gra z 82, Atari 2600. Tak, tak, a więc niekoniecznie to musiało być z komiksem związane. Jakaś Afryka, coś mnie zainspirowało. Bardzo dużo gier mnie też komputerowych, które zobaczyłem po prostu na giełdzie na Grzybowskiej i od razu ten. Dobra, nie będę tego przedłużał, tu jest chyba z 20 takich gier, gdzie każda to jest jakaś tam właśnie wyrwana strona ze środka. Z ciekawych koncepcji, to już taka fajniejsza gra, nazywałem ją Police HQ i to był rok, tu jest chyba jakiś rok nawet gdzieś, nie ma. Nie, jest 92, 93 nawet, czyli już tak późno, ale gra jest dosyć fajnie zrobiona, bo ona się wzoruje bardzo, mi się strasznie podobało Hill Street Blues, taka gra na Amidze. Plus Police Quest, byłem wielkim fanem. I przepraszam, czy Hill Street to był na podstawie serialu? Tak, tego? Tak, tak. Tylko, że ona była oczywiście bezpośrednio na podstawie serialu, w sensie były postacie, twarze z serialu, natomiast no, gra była taka symulacja komisariatu i wysyłałeś, no była prawdziwie mechanika, system jakiś. Strasznie trudna ta gra na Amidze była, pamiętam. Tak, ale była bardzo ciekawa, no i bardzo oryginalna. I tutaj na przykład zrobiłem właśnie, kierując się tym Hill Street Blues, bo tam był widok z góry, to miałem ogromne miasto, które zrobiłem, nie będę tego wszystkiego rozkładał, ale jest całe miasto zrobione z plansz, tak, poszczególnych i jeździłeś po prostu małymi takimi samochodzikami, tak, tymi policyjnymi i o tu widzę, jakaś stacja benzynowa jest, jakiś bar, jakaś mapa dodatkowa, a więc ta gra była grywalna nawet, to się rzadko zdarzało, bo większość tych gier jednak robiłem tylko dlatego, żeby poczuć, że no mam tą grę, tak, pomimo, że nie mam na komputerze. Tu jest ciekawa też gra, którą nazywa się Escape Prison, znowu piękna angielszczyzna, i ona jest z 89, natomiast jest bardzo ciekawa inspiracja tej gry, bo to jest gra, która się wzoruje, pamiętasz Hubert, Eden Blues, tak? To się nazywało. Tak, na Amstradzie. Tak. Mapka Amstradzie i na TST. Z taką babką leżącą. Tak, i początek był dla nas był genialny, z Hubertem widzieliśmy na Grzybowskiej, jak on kopie w te drzwi ten więzień, żeby najpierw się wydostać. I w ogóle ta sceneria więźnia. I marzyłem o tej grze, oczywiście nie miałem, a więc zrobiłem od razu, jak widzicie, celę z więźniem, który właśnie dokładnie tak samo jak w tamtej grze, to jest twoja cela, numer 107, masz ją opuścić, no i później się poruszasz, tak, po całym więzieniu. Masz różne przeszkody, jakieś pająki, jakieś lasery, co tam, jakieś strażnicy. To jest po prostu atarowska wersja. Tak, nie, dokładnie, atarowska wersja, tylko w wersji papierowej. No i jest tam bardzo dużo plansz. Oczywiście teraz też ciekawa rzecz. To jest tak zwany wczesny level designer, także Marek już od samego początku zdradzał te ciągotki teraz, do game devu. Co mi na Atari brakowało, widzicie po nazwie chyba. Barbariana. No właśnie, więc, ale spokojnie. No i co z tego, że nie było Barbariana? Można było go sobie zrobić, tak? Być, tu jest hero, nawet widzę, że jest bohater napisany i są postacie, one chyba z drugiej strony miały tak, jakieś swoje cechy. Ej, i gdzie Maria Whittaker? Tak, to jest też gra, którą można skończyć. Tak naprawdę jest to jedna z mniejszych gier, która o tutaj zobaczcie, jaki perspektywa. To musiałem chyba czytać właśnie Tytusa, gdzie chociaż nie do końca tak ładnie zrobione, jak uczył babcio Chmiel,
jak... A teraz, wiesz, jak to wygląda, jak z Outrun, takie jak się tam jedzie. Tak, tak. Albo Aztek, coś tam jeszcze była taka gra. Aztek tu, Challenge chyba. Marek, Barbarian Atari Paper Edition. Tak, tak, tak. Tu Karol Wojtyła podpowiada... Tu jest hub, czyli jest kowal, kości, lekarz. Albo prototyp Prison Break. Można było się nadrobić, no i Barbarian jest cały. Oczywiście, słuchajcie, nie mogło się tak odbyć, że ja sobie te gry robiłem, ale nie symulowałem całego rynku, a więc ja na przykład wydawałem swoje pismo, tak, żeby jakby zasymulować, że te gry nie istnieją w próżni, to stworzyłem swój magazyn, w którym te gry recenzowałem, sam swoje gry recenzowałem, opisywałem historię tego całego powstania, zapowiedzi, tak, jakiś preview, no bo oczywiście czytało się cały czas te pisma i zagraniczne, i polskie, a szczególnie zagraniczne robiły niesamowite wrażenie. No i chciało się coś takiego, to była lista hitów, tak? Więc sam sobie wystawiałem listę hitów, no i aż 3 numery tego pisma wyszły z takich ciekawych rzeczy. Znowu kolejne fajne powiązanie, słuchajcie, zobaczyłem gra znowu z bardzo straszną nazwą, nawet nie patrzmy na tą nazwę, o tu jest lepsze zdjęcie, zobaczyłem bodajże w komputerze było zdjęcie gry Populus na PC-cie albo na Midze i opis o tym, że jesteś Bogiem, tak? I mnie ta gra tak zainspirowała, że zrobiłem czterostronnicowe już podejście, tak? Że o, będzie, no, będzie super jakaś gra. Podobnie stało się, poszedłem do kolegi i zgadnijcie, wiecie, co widziałem u kolegi na Atari ST? Delta Force. Coś, Marek, jesteś, Marku? Tak, Delta, dobrze. Delta Force Rescue. Co mogłem widzieć na Atari ST? Czyli też na Amidze teoretycznie. No. Hero. Delta Force, co to może być? Jezus, Fire Force? Nie. Nie, to już później. Hostage, tak? Hostage, zawodnicy, tak. Tu nawet przerysowałem jakieś menu, które tam się chyba było gdzieś na początku. Nie wiem, ja nie pamiętam już nawet tak dobrze, ale sądzę, że to jest jakaś kopia czegoś, co tam widziałem. No i tak już wybiórczo wybrałem kilka gier oraz najważniejsza, jedna z najważniejszych przed tą cywilizacją, o której już mówiłem, nie będę więcej mówił dzisiaj, ale na sam koniec Hubert, nasze wielkie dzieło, przez które ogrywaliśmy, czyli Życie. Tu jest w swojej tej wersji pierwszej, takiej najstarszej, co Hubert ogrywaliśmy, a później ją przerysowałem. Tu jest wersja deluxe, kolorowa. Gra polegała na tym, że się chodziło niby pionkami, rzucało kostkami, ale jakby każdy budynek miał swoją interakcję, czyli na przykład mogliśmy pójść do, zatrudnić się jako śmieciarz i wyrzucać śmiecie, czyli iść pionkiem do domu, wracać do śmietnika i wstawiać za to pieniądze. Za każdą rzuconą szóstkę zmieniała się godzina na zegarku, a więc trzeba było co pewien czas iść spać. Raz dziennie chyba trzeba było zjeść w restauracji i jeszcze jeżeli nie zjedliśmy, to lądowaliśmy w szpitalu. Oczywiście gra się strasznie rozkręcała, później były fermy jakieś. Rozkładanie tej planszy już nie mieściło się na podłodze. Tak. Pamiętam, tak, że ja rysowałem swoje, łączyliśmy to i tak w pewnym momencie. Tak, tu są poszczególne budynki, jakieś tam gazety, można było w gazecie pracować, tu kupować zespoły sportowe. Będzie bardzo fajnie. Nie wiem, że jestem bogaty i dopiero sobie zdałem sprawę z tego, że to był tylko sen. Jakie rozczarowanie. A już miałem ileś tam wieżowców, samochodów. No i to była naprawdę fajna, udana gra, bo nie dość, że faktycznie w nią graliśmy, to w nią graliśmy po prostu gigantyczną ilość razy tam. Ona później jeszcze z bratem nią ciągnąłem przez długie lata, więc też fajna rzecz taka dla dzieciaka z podstawówki, bo tam banknoty dodawaliśmy sobie, no miałem też tego wszystkiego szybkiego mnożenia, dodawania, jakichś takich prostych rzeczy, to nie ma co mówić. Dla dziecka to jest fajna też nauka. No arytmetyki podstawowej, no i takich też kreatywnych tutaj rzeczy, bo pamiętam, Hubert, że taka pierwsza fajny zawód w tej grze, taki sensowny, to był tirowiec. Tak. Że był, dużo się zarabiało pieniędzy wtedy, jechało się z jednego miejsca do drugiego i ty ile państw przejechałeś, tyle tam dostawałeś jakąś mnożnik tego. No, tak, to już nie będę chyba przedłużał tutaj, nie ma co przesadzać. No, to tyle ode mnie o planszówkach. Jakiś wycinek tych moich z wielkiej księgi, która na szczęście się uratowała. Niesamowite, prawda? Mimo wszystko ja też na to patrzę z wielką estymą.
Hubercie, czy ty masz jeszcze coś dla nas przygotowane? Tak. Bo dodam jeszcze odnośnie Marka. No to już mówiłem, że tworzyłem własną wersję tej gry Życie oraz własne wersje tych takich dwukartkowych. Marcina nam wywaliło, no ale myślę, że wróci za chwilę. Halo, halo? Słychać nas? Huberta też nam ten? Poczekajcie chwilę. Poczekajcie chwilę, Marek, bo czy wrócił głos? Wiem. Poczekajcie sekundkę. Mam nadzieję, że tu już to za chwilę naprawię, bo Marcina nam wyleciała. Ja z Marcina miksuję głos. Czy już lepiej? Panowie, możecie się odezwać? Ale was nie słyszę. Poczekajcie chwilkę. Już powinno być lepiej. Teraz już was słychać. Mhm. Poczekaj, bo wciąż nic. Wciąż nic, nie wiem dlaczego. Poczekaj, odezwij się teraz, proszę. Odzywam. La, 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 la. Teraz. Raz, dwa, trzy, test. Cztery, pięć, sześć, test. Teścik. Coś nie działa. No. Marcin. Jest. Ja widzę na poziomach, no niestety Marcin nam troszkę rozwalił temat, no ale spoko. Dobra. Już słychać, już wszystko wróciło. Chciałem powiedzieć, że te właśnie komiks to jest jedna z największych strat z dzieciństwa, bo prawie 40 odcinków rysowanych przez całe wiele lat. Sam po prostu pewnego dnia stwierdziłem, już byłem chyba w liceum, że w sumie nie, że muszę się jakoś rozstać z dzieciństwem, jestem teraz dorosłym nastolatkiem, tam nie wiem, mam lat, nie pamiętam ile, 15, 16, pewnie 16. I wziąłem i wyrzuciłem do śmietnika wszystkie komiksy. Po prostu byłem tak głupi, jakbym spotkał tego 16-latka, to naprawdę nie byłoby się bez jakichś tam... No to tylko trzeba wskoczyć w DeLoreana. Tak. I przywalić. Hubercik, czy ty jeszcze chcesz nam coś ten... Tak. Świetnie. Chciałem tylko powiedzieć, że przegięliśmy dzisiaj pałę i to chyba grubo. Mamy 2 godziny 23 na liczniku i nadal utrzymujemy was przy ekranach. Około 200 ludzi. To jest gruba sprawa. Dobrze, Hubert, proszę. Przepraszam. Na koniec pokazuję, co do mnie doszło dzisiaj. Jeszcze nie czytałem, dopiero odebrałem. Jakieś 1000 stron o Ultimie, więc jak to przeczytam za 3 lata, to postaram się przygotować do następnego materiału. Więc bądźcie cierpliwi. No i już nie będę przedłużał, bo trochę przegięliśmy rzeczywiście, chociaż okay. Nie jest źle. To mój internet. Jeszcze ktoś mnie prosił, żebyśmy wrócili na chwilę do tej australijskiej wersji Commodorka, więc wrócimy jeszcze na chwilę, postaram się pokazać to w miarę jak najdokładniej. Myślę, że już widzicie. Ja się będę posiłkował tutaj jedną i drugą ręką. Tak wygląda ten OSI. Jeszcze raz powtarzam, to tutaj nie ma żadnej rocket science, tu jest tylko obudowa, która została wypuszczona jako zastępcza obudowa do Commodore, bo bebechy tutaj cudów nie ma, wszystko jest dokładnie tak samo, jest tylko design inny, który miał niby poprawić przepływ powietrza. Tak, i miało się to tak jakoś nie grzać, więc tak wygląda australijska wersja Commodore 64. Od kangurów. Dobrze.
Dobrze, już za chwilę. Powiedz mi, no. Czy to jest Commodore 64 i on jaki ma NTSC? Czyli on jest PAL chyba, jak był w Australii? Tam była wersja też PAL. W Australii, nie, czy nawet, czy czekaj, teraz poczekaj, bo do dobre pytanie, ja nie wiem, czy tam nawet SECAM. Nie, tam nie, SECAM nie był. Musiałbym to sprawdzić, natomiast jeśli chodzi o moją wersję australijską, płyta jest palowska. No. Okay. Nie jest to NTSC, no bo no, tak jak mówię, no, to nie było nic innego jak zastępcza płyta, nic więcej, nie? To tylko zastępcza płyta. Ja tylko pozwolicie sobie zerknę, Marcinowi wywaliło net, restartuję router. Może jeszcze Australia miała PALa. Proszę? PAL, tu jest napisane, że PAL był z Commodore 64. PAL, też wydaje mi się, że Australia korzystała z systemu PAL, a nie NTSC. To będzie już chyba wszystko, jeśli chodzi dzisiaj o pokazywanie. Trochę trochę się jeszcze gubię w tych technikaliach, także wybaczcie, jeżeli nam coś nie poszło dzisiaj w kwestii pokazywania, bo to tak czasami widzicie, używamy, mogę wam pokazać gimbali z telefonem, to jest wszystko. Marek to robił ręcznie, postaramy się w przyszłości jeszcze bardziej profesjonalnie do tego podejść, żeby mieć to wszystko ten. No, liczymy na to, że jednak wejdziecie na ambicje Hubertowi i on ten kanał 50-metrowy do swojej posesji wykopie i będzie miał ten światłowód. Natomiast no, całkiem serio, no, tam jednak do Huberta jest kawałek w sensie cywilizacyjnym, więc liczymy na to, że do końca roku mu się uda zdobyć cywilizowany internet. Co do przyszłości loadingu, to już wiecie, jak ona się mniej więcej klaruje na następne tygodnie. W kwestii następnego live'a, jeśli chcecie... Przepraszam, halo Warszawa. O, jest Warszawa, jest. Halo wóz. Halo studio, jest Marcin. Dobra, wróci. Może mi nie być widać, przepraszam. Nie, widać się. Super. Nie, moment, no dajże chwilę, no. Przecież mamy jednak opóźnienie na łączach minimalne, bo mamy. Wracając do tego, wiecie mniej więcej, jak historia loadingu się klaruje na najbliższe tygodnie, jeżeli... Co do następnego live'a, który będzie na pewno po wakacjach, piszcie też do nas, piszcie, co byście chcieli, jakie tematy poruszyć, czy już chwalić się nie będziemy niczym, więc jakieś sugestie z waszej strony. Widziałem, pojawiały się często na czacie prośba czy sugestia na temat sesji RPG-owej, to jest, czy planszówkowej. To myślę, nie wiem, jakby to miało wyglądać i na ile byłoby to interesujące, jeśli czterech czy pięciu chłopa by grało sobie w sesję RPG. Natomiast no, jest to jakiś pomysł, także zapraszamy do rzucania pomysłów na kolejne live'y. Znaczy, jakbyście... Na pewno nam nie ucieknie ten temat z grami fabularnymi, bo to będzie nie, trzeba pociągnąć. Tak, papierowe RPG bankowo. Kobietami czy się możemy pochwalić. No, nie wiem, czy będą chciały wystąpić przed ekranami. Ja może tylko jeszcze dorzucę, bo nie było mi przez chwilkę, widzę, że był jakiś temat, co będzie w wakacje. Na pewno jest jeden już złożony odcinek z Making of fajnej gry na 8-bit, to będzie wysyłany niedługo. Będzie to odcinek z Rysławem, tak jak już mówiliśmy. I na pewno w sierpniu, nas nie będzie jako czwórki, ale będą pewnie jakieś właśnie odcinki te dodatkowe, czytane przez poszczególnych członków loadingu, jak się będą tylko zgłaszać. Będę montował, będę pisał scenariusze, a koledzy będą czytać, więc coś tam będzie, nie będziecie samotni, będzie się kręciło. A my wrócimy. Tak, no, mieliśmy jeszcze parę pomysłów, żeby z Hubertem coś zorganizować, ale jeszcze nam się nie udało zgrać i przez tą pandemię to wszystko się też trochę rozwaliło. I tak wcale nie było łatwo się spotkać, ale fajnie by było, jakby nam się udało zorganizować jakąś sesyjkę w jakąś grę, na przykład z komentarzem. Tak, to też miało być, ale no, położyły nas sprawy. Ale Patrol 14 lipca będziemy nagrywać odcinek z FPS-ami amigowymi.
dołączy do nas Rysiek, no to też tam wyjdzie pewnie ze 2 godzinki, jak znam życie. Mam nadzieję, że się uda złożyć w tym miesiącu i jeszcze pod koniec będzie, bo sezon urlopowy... No i liczymy na to, że spotkamy się na Pixel Heaven bez względu na to, czy będziemy prowadzić panel, ale wydaje mi się, że ten panel będzie... Zobaczymy, co będzie z pandemią, bo to tak... No, to też sugerowałem... Mówić, a na jesień wybuchnie znowu i... To znaczy ja... Wszystko tam... na bieżąco. Miejmy nadzieję, że nie. Marek, Hubert, jeszcze coś od siebie? Ja jeszcze pomęczę z jednym tematem, bo wspominałem ileś tam razy o pirackich giełdowych instrukcjach do gier, tych z tym czerwonym paskiem charakterystycznym, czy jakimś polskim tłumaczeniem. I chyba mam wszystko, co jest dostępne w internecie na ten temat. I nie wiem już, gdzie szukać więcej, więc jeżeli ktokolwiek z was ma stare instrukcje giełdowe, pirackie, polskie do gier w jakimkolwiek stanie i zechciałby się z nimi podzielić, czy na papierze, czy skanem, no to ja wyznaczę wielką nagrodę za każdy egzemplarz, którego nie mam. To tak przy okazji. 100 pytań do... 100 pytań... To ja przepraszam, Marek, przepraszam, Marek. Jonathan, 100 pytań. Możemy zrobić jakieś kolejne Q&A, czy tam pytania do nas. Nie ma sprawy, to jest... Jakby to, nie chcę, żeby źle zabrzmiało, to jest zawsze, to zawsze możemy zrobić na live'ie, ale jeśli będziemy w stanie poprowadzić to jakoś, czy może rzeczywiście spróbujemy odcinek sobie zrobić live'owy, żeby go nagrać, taki, kiedy posłuchacie nas na żywo i będziemy dokładnie robić to samo, co z odcinkiem regularnym, no zobaczymy. Na te wszystkie pytania jest zawsze czas, o każdym, że tak powiem, możliwej porze i na każdym live'ie, ale no tak mi się wydaje, no ale oczywiście jak najbardziej szanujemy propozycje, te pytania możecie zawsze zadawać. Wybrał swoją ulubioną grę na dowolną platformę, nagrał jej nawet częściowe przejście. Myśmy kiedyś rozważali takie nagrania z komentarzem, było let's play retro z komentarzem. Graliśmy kiedyś w Gauleta. Graliśmy. No, ale ja powiem osobiście, że ciężko jest się tak skupić grając i mówiąc, to trzeba mieć wprawę. No, ja w Gauntleta się całkowicie, tylko moje zdanie. Mnie emocje poniosły, tłukłem jak wściekły, jeszcze się darłem, także także różnie to bywa. Ale naprawdę, jeśli macie jakieś pomysły, jeśli uważacie, że coś można zmienić albo coś przedstawić inaczej, to piszcie do nas na naszych mediach społecznościowych, na fanpage Loadingu. Albo w komentarzach też, do albo odcinku, w komentarzach jak, też. Nie to nie, pamiętajcie, to nie jest tak, że my czasem, czy my wam nie chcemy odpowiadać, czy to dłużej czasami trwa. Z reguły jest tak, że jeśli chodzi na przykład o fanpage na Facebooku, to zaglądamy na niego Marek, Marcin, ja i czasami ktoś pyta, a z kim gadam, nie? No my czasami po prostu ciągniemy rozmowy, odpowiadamy. To broń Boże, nie jest brak jakiegoś szacunku do was czy czegoś, tylko zwyczajnie potem czasu nie ma. I mimo tego piszcie, na pewno to zostanie przeczytane, jeżeli tylko chcecie, no poniekąd. Loading to jest zabawa dla nas, ale program jest dla was i bez was to tak w zasadzie loadingu nie ma, a my się możemy spotkać i pogadać raz czy dwa w tygodniu i tyle, nie? Natomiast no, content ma być dla was i chcielibyśmy zawsze gdzieś tam stawać jakoś krok do przodu i poprzeczkę podnosić wyżej. Także czekamy na sugestie. 2:34. Nadal jesteśmy po 200 ludzi utrzymany, no to jeszcze raz bardzo dziękujemy. Ja jedną rzecz dorzucę, taką, bo dopiero nadrobiłem komentarz, który się pojawił przy grach izometrycznych i tam zadałem taką kwestię, pamiętacie Heat Over Hills, czy było na Atari w rzeczywistości, znaczy wiadomo, że jest, tak, ale czy była w obiegu ówcześnie w sprzedaży pod koniec lat 80., ewentualnie właśnie na początku lat 90., no i tam był komentarz jednego kolegi, który właśnie twierdzi, że jak najbardziej kupował go w firmie, z której powstał Mirage później,
A więc wystarczy, Hubert, żebyśmy teraz tylko gdzieś namierzyli spis właśnie tej wcześniejszej firmy Tomka Mazura i mamy dowód. Nie możemy już w ogóle z nim wtedy dyskutować. Było, nas ominęło. To prawda, pamiętam. No i to wielka tajemnica zostanie rozwiązana. Maciej, jeśli chodzi o pielęgnację i sprzęt i takie rzeczy, to tego jest mnóstwo, ale jeżeli ja będę coś takiego nagrywał, a chłopaki będą siedzieć i się nudzić, to takie będzie... Michał, jest rada, bierzesz kamerę, lecisz i nagrywasz live'a. Mogę, oczywiście, że mogę. Mogę, że oczywiście, że mogę. A my sobie przyjdziemy jako widzowie, wreszcie albo, jako widzowie. Albo my będziemy grać, a ty będziesz czyścił. A ja będę czyścił. No może tak zrobimy, no. Będziemy robić, wiesz, ekran na cztery, jedni będą grać, drudzy będą... że tak powiem, live'ie rozbierać i pucować i tak, no, nie wiem, no, musimy się jeszcze zastanowić, bo jednak tych takich stałych jakichś części loadingu jest coraz więcej. Witajcie, zapraszam, przewijam do początku, relaksik, uwielbiam wasz podcast, dziękujemy bardzo. A Michał miał na monitorze Cannon Fodder, miałem, dokładnie jak włączyłem Amigę, to odpaliłem Cannon Fodder, zgadza się. Zgadza się, ciężko się, odcinek maszynowni po prostu, no tylko czasami już po prostu na tą maszynownię, znaczy nie, że nie mam pomysłu, znaczy, ale musiałbym po prostu live coś robić. Grzebać. Ale ja inaczej właśnie widzę, ja widzę, że, bo Michał się dobrze czuje w tym live, on to wszystko zorganizował, wie jak to pociągnąć, więc ja uważam, że fajnie by było jakby poleciał z kamerą u siebie, po prostu łapy, tak jak miał teraz, widok na łapy, skręca, montuje, lutuje, no, to było bardzo fajne, bo to jest coś świeżego takiego by było. No coś będziemy myśleć, coś będziemy do myśleć. Rozważenia. To absolutnie ja się nie chcę się wycofywać albo dzisiaj, stawać okoniem, robimy... ale to wiadomo, że to musi być czas na to też, także wiesz. No. Dzisiaj robimy karmnik na przykład dla ptaków. Adam Słodowy naszych czasów. No tutaj też widzę, że może coś pozagrowego, filmowego, książki, komiksy, muzyki, czasopisma, popkultura. No to generalnie te rzeczy poruszamy troszkę w tych odcinkach i one zawsze się jakoś tam przewijają. No jest pytanie, czy też rozdrabniać się na te wszystkie rzeczy. No zobaczymy. To jest pytanie. No widzisz, Marcin, to jest kwestia tego, że musimy się nad tym pochylić, co widzowie i lud chce. No to też. Komiksy jak najbardziej. Komiksy, oczywiście. Oczywiście, komiksy, ja myślę, że to jest coś, co na pewno zrobimy. Jeszcze sobie a propos komiksów, to nawet nie zdążyłem pokazać, ale na przykład taki zabytkowy Tytus, gdzieś tam pierwszy Superman jakiś. Ten Tytus jest warty swoje pieniądze, wiesz. No tak, ale ktoś go musi chcieć. Pokaż teraz tego Tytusa. To jest tak, ten. Ale to nie jest to pierwsze wydanie, to jest wydanie, już wam powiem, bo to jest napisane. Aż tak się strony, aż się nie chcę otworzyć. Wydanie trzecie, 76 rok, nakład 50 tysięcy egzemplarzy był, także. No, pytanie, czy jest coś warte, czy nie. Pytanie, czy jest popyt w ogóle na to, ciężko powiedzieć. Ja nie sprzedaję, nie mam potrzeby. Trzymam z sentymentu. Ale tak jak powiedzieliście, taki odcinek o komiksach trzeba zrobić, bo ja mam pierwszego Supermana, mam tam jakieś Batmany, Transformersy, G.I. Joe, Spidermany. Wszystko leży w piwnicy. Może nie w kompletach, ale trochę tego no, jest. No to widać hardkorowiec, jeśli chodzi o komiksy, bo ja tylko na starych klasykach wychowany, nie? No te kajki też tam leżą, ale to kiedyś tam odcinek zrobimy o tym, bo przecież Hubert też jest z Markiem i z Michałem też są zapatrzeni w komiksy stare, także szczególnie polskie. Hernán Cortés. Tak, a jak to jest człowieku. Też, ja też powinienem zrobić Herbless. Dokładnie ze swoim alter ego z przeszłości to samo to ty powiedziałeś. Ja po prostu to wszystko miałem i poszło to w śmieci. Aż wstyd o tym mówić w ten sposób, nie? Jeżeli potem Marek wyciąga te wszystkie swoje zapiski, to jest po prostu dramat, nic tylko się obrócić i tyle, no i wstydzić się, jeszcze raz wstydzić się, nie? No to jest właśnie fantastyczne czasami, jak się popatrzy na niektórych retromaniaków ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jednak te mieszkanie w domu tam, to jest w domu jednorodzinnym, no to było to o wiele bardziej powszechne, tak? I na przykład jeżeli ktoś wyjechał sobie syn, to gdzieś to w piwnicy zostały te rzeczy tego, czy tam na strychu, bo mieli miejsce, a u nas zawsze tego miejsca w mieszkaniach
Właśnie jeżeli mieszkaliście w mieszkaniach, to... No to ja mieszkałem no na tak, tak, oczywiście. To jest zawsze mało. Zawsze brakowało. Tak, no przecież mój ojciec miał wszystkie Amiga Action, Amigi Wordy, Amigi Format. To wszystko poleciało też do świetlika. No na normalnie się później się przeprowadziliśmy i piwnica jest solidna. To jak się zobaczy Angry Video Game Nerd, on wyciąga te planszówki, to są dokładnie te planszówki, nie tylko które tam poszukał w eBayu, tylko po prostu miał. Tak, które ma, tak. I to jest właśnie fajne, że to jest taka nostalgia, którą się jeszcze pamięta, że się kupowało, czy tak. zbierało. Dobrze, moi drodzy, minęła północ. No. Jeszcze raz, bardzo wam dziękujemy za poświęcony czas, to były prawie 3 godziny, prawie nie, 2 godziny 40. Jestem naprawdę w szoku, że udało nam się was utrzymać tyle przed monitorami. Większość z was pewnie ciśnie jutro do pracy. Ja też już pomalutku wracam, że tak powiem, do nowej rzeczywistości, więc ten tydzień dyżuruję i jeżdżę już do firmy, więc nie pracuję z domu. Więc jutro mi trzeba wstać w miarę wcześnie. Nie wiem jak chłopaki. Dzieci w szkole. Żona. Także wszystkich będziemy teraz już wyganiać do spania, bo większość pewnie idzie do pracy jutro. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Z mojej strony dziękuję za to, że tak tu mnie żeście stawiliśmy się. Ja się tylko dodam, czytajcie Commodore i Amiga Plus, bo to warto. Chłopaki kupę serca wkładają w ten magazyn. To ostatnia moja reklama. Jeszcze raz dziękujemy. Do zobaczenia w następnym live. Raz na zawsze chciałem to powiedzieć. Tak, naciśnijcie dzwoneczek, żeby dzwoneczek. Dajcie, jak to było? Dajcie suba, czy te wszystkie inne pierdoły. Na bieżąco. Nic wam nie przepadnie. A naprawdę nic nie przepadnie, bo wakacje mimo wszystko będziemy jakoś na antenie. Znaczy przynajmniej w innych odcinkach jakiś making of, także oglądajcie. Będziecie na bieżąco o starociach. Tak, na bieżąco o starociach. Jeszcze z tego wszystkiego mi się... lepsze wczoraj. Jeszcze z tego wszystkiego mi się monitor wyłączył. Na sam koniec. A jeszcze po prostu trzeba to jakoś zakończyć. Więc jeszcze raz dobrej nocy. Dziękujemy i do zobaczenia. Czekamy na wszystkie ten. Żegnamy się z wami. Pa. Bye. Cześć. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.